Hej, witajcie serdecznie w napisach końcowych. Witajcie serdecznie. To jest mój catchphrase, który już się tutaj ukształtował na przestrzeni lat. Mieliśmy ostatnią dyskusję na napisach odnośnie Star Wars. Wyszło strasznie negatywnie, mimo że ja się czuję z tym trochę, nieszczerze, bo to nie jest tak, że ten film mi się nie podobał. Ja jestem raczej pozytywnie na niego nastawiony. Aczkolwiek parę to nie widać tego w internecie, szczerze mówiąc. Bo to, no, to ludzie mi to mówią często. Więc zaprosiłeś tu nas, żeby na naszym tle twoja opinia wyszła na bardziej pozytywną. Tak, wiecie, na czym to polega, nie? Jak są dwie osoby negatywnie nastawione, nawet jak jest osoba, która jest pozytywnie nastawiona, no to zaczyna tak, faktycznie, okej, okay, ja to ja mam zdanie na ten temat. Ja mam zdanie na ten temat, bo uważam, że ja nie jestem fanem The Last Jedi, powtarzałem go sobie, nadal nie jestem fanem, ale uważam, że to jest świetnie zrobiony film i świetnie nakręcony film i ma wiele świetnych elementów. I The Last Jedi to jest taki film, o którym mogę długo mówić na takiej zasadzie, ej, to było super, tamto było super, tamto było super, ale w takim ogólnym wydźwięku to nie są Gwiezdne Wojny, które ja lubię, w ten sposób, jako Gwiezdne Wojny. Z tym filmem mam odwrotnie. To jest taki film, gdzie mogę dużo mówić o tym, ej, to było bez sensu, to było głupie, ten wątek się nie klei, ale ostatecznie wyszedłem z takim poczuciem, wow, to były Gwiezdne Wojny i to są... Więc to jest gorszy film w każdym na każdym aspekcie, gorzej wyreżyserowany, gorszy jako film, ale dla mnie to są lepsze Gwiezdne Wojny. Dlatego, że The Last Jedi był tym filmem, gdzie tym wątkiem prowadzącym było takie rozbijanie tego etosu Gwiezdnych Wojen i tak dalej. I fajnie, że coś takiego jest, tylko po pierwsze miałem poczucie, że ten film niewiele mi daje w zamian, poza tym, że rozwala coś, co jest, a po drugie, no ja idę do kina na Gwiezdne Wojny, żeby oglądać Gwiezdne Wojny. Ja nie chcę, żeby mi je rozwalać tak naprawdę. Niech je rozwalają w tych spin-offach. Spoko, niech się tam niech się mordują, niech coś tam się dzieje, coś co jest niegwiezdnowojennego. Ale jak idę na tą główną sagę, to nie chcę, żeby ktoś się ze mnie śmiał, że statki kosmiczne wyglądają jak żelazko, a jak się śmieje, to chciałbym, żebym potem dostał coś w zamian, coś co wyciągnie, nie? I The Last Jedi, jak się nazywa Skywalker? The Rise of Skywalker. Jest takim filmem, gdzie mam dokładnie odwrotnie. Jest tam pełno takich elementów, które są jako filmowo takie sobie, zwłaszcza pierwszy akt według mnie jest po prostu takim... To jest takie... To jest taka gra komputerowa, prawda? Pierwszy akt jest gra komputerowa. Czujesz się tak, że jakbyś dostał pada, to super rozrywka, słuchaj, nie? Gra wideo... Wszystko idzie tak niesamowicie szybko. Pierwszy akt dla mnie wygląda jakby to było tak. Hej, chcemy bohaterów, żeby bohaterowie znaleźli się w tym i tym miejscu. Oni już trochę są w tym i tym miejscu, rozwój, wszystko i ten, ale to by było półtora godziny filmu. Więc pierwsza godzina to jest takie... O! Mówiłem spoilerowo, tak? Tak. Dobrze. O! Chewie zginął. Patrzcie! Nie zginął. O, lecimy na planetę X, o, przylecieli First Order, uciekamy na inną planetę, o, znowu przylecieli First Order. I cała pierwsza, nie wiem, godzina filmu, pierwsza jedna trzecia to jest według mnie takie... To tego nie ogląda się źle, ale to się składa z rzeczy, które są zbędne dla mnie w tym filmie. Ale druga połowa to są już dla mnie Gwiezdne Wojny na maksa i jasne, to co mówię, to nie jest najlepszy film na świecie, ale ja się tak super bawiłem tym, że to są świetne Gwiezdne Wojny po prostu, kiczowate... Czarno-białe, takie, nie, że dosłownie czarno-białe, ale że są dobrzy i źli przechodzą na dobrą stronę, a dobrzy na złą i Imperator wraca i jest Blofeldem w tym filmie, ale jakimś cudem tym razem to działa i ja jestem kupiony na maksa, uwielbiam, super film. Ja mam zupełnie odwrotnie, ale to może jeszcze wcześniej Marta powiedz, jak tobie się podobało, jakie jest twoje spojrzenie na to, no bo jeszcze nie mieliśmy okazji tutaj spojrzeć twojego zdania. Tak, bo nie zaprosiliście mnie na waszą rozmowę. Nie, bo postanowiliście nagrywać, jak byłam w pracy. Więc generalnie ja mam strasznie dużo problemów z tą częścią i ja mam problem przede wszystkim z moim własnym odbiorem tego filmu, bo kiedy siedziałam w kinie, okay, to ten film bardzo dobrze mi się oglądało i on mi się podobał. Do 95% licznika czasu. Później wydarzyła się rzecz, która sprawiła, że obraziłam się po prostu na ten film. Ale tak sobie myślę, że trochę podobnie było z The Last Jedi. W sensie jak pierwszy raz zobaczyłam The Last Jedi, to też wyszłam z tego filmu obrażona. I dopiero po tak drugim, trzecim obejrzeniu to mi trochę przeszło. I przeszło mi też teraz trochę po tym, jak obejrzałam właśnie tę trzecią część. I już jakby bardziej wiem, do czego rzeczy w The Last Jedi koniec końców doprowadziły. I teraz uważam, że w ogóle wow, The Last Jedi jest najlepszą częścią z tej najnowszej trylogii. A właśnie tutaj wszystkie moje problemy skupiają się teraz na tej ostatniej części. Poczekaj jeszcze na jeszcze jedną. Twoje problemy to jest śmierć Kylo. Tak, moje problemy to jest śmierć Kylo, bo generalnie moja opinia jest taka, że w całej tej najnowszej trylogii najlepszy wątek, jaki mamy, to jest wątek Kylo i Rey. Ja tak mówię razem, bo uważam, że te wątki są ze sobą związane, jakby są takim swoim trochę lustrzanym odbiciem i nie można mówić o jednym, nie mówiąc o drugim.
Ale oczywiście Kylo jest najlepszą postacią. Z najlepszą postacią, jaką kiedykolwiek dostaliśmy w czymkolwiek gwiezdnowojennym. No przepraszam, jakby to jest nie do podważenia. I tak. Cały jego rozwój, cała jego motywacja, to wszystko, co on przechodzi na przestrzeni tych trzech filmów, to jest fenomenalna sprawa. Słuchaj, i z tego powodu ja nie ocenię negatywnie tej ostatniej części, mimo że no mam do niej mnóstwo zastrzeżeń na poziomie, nie wiem, konstrukcji, na poziomie tego właśnie, co się dzieje z pozostałymi postaciami. Oglądasz Gwiezdnowojenny za konstrukcji? Ważne, żeby mierze świetne i zło, dobro, więc, wygrywa. Więc Kylo i Rey w tym filmie to jest złoto, to jest ta część, dla której no po prostu nie jestem w stanie powiedzieć o tym filmie ostatecznie niczego jednoznacznie negatywnego, ale to, co na końcu twórcy scenariusza robią z postacią Kylo, to jest moim zdaniem kurwa dramat. Okay, ja bym to rozszerzył nawet na co. Ja mam tak, że też mi się do pewnego momentu oglądało to dobrze, właśnie ze względu na wątki Kylo i Rey. Ale ten trzeci, cały trzeci jak mi się tak rozjeżdża, jakby w którymś momencie ktoś uznał, że te wątki dziwne, nie są istotne. To jest dla mnie kompletnie dziwne, bo właśnie dla mnie to jest tak, że w momencie... dla mnie koniec, ta część filmu, która mi się podoba, zaczyna się od pojedynku Kylo i Rey na Endorze. I to jest dla mnie moment, w którym tak naprawdę... To jest dla mnie w ogóle moment, w którym jakby... Ci bohaterowie są w tym samym miejscu, w którym opuściliśmy ich w The Last Jedi. Ja nie czuję, żeby oni tam coś się rozwinęli. Oni sobie... Jedyne, co się dzieje na tym etapie, to jest to, że Rey się dowiedziała wcześniej, kim jest i powiedziała Kylo, że poszłaby za nim, gdyby to był Ben. Ale jakby poza tym, to nie jest tak, że te postaci coś się zmieniło w ich życiu po drodze. Więc mam wrażenie, że wszystko, co było wcześniej, cały pierwszy akt filmu, to było tak... No oni są nadal w tej samej sytuacji, trochę są jeszcze pod wrażeniem tej rozmowy z końca z The Last Jedi i on ma trochę pretensje, że ona z nim nie poszła, ona trochę pretensje, że on nie jest już Benem. Ale jakby mówią sobie to w tym na Endorze i dopiero od tego momentu coś zaczyna się ruszać między tymi postaciami. Według mnie jakby, to jest jedna rzecz, że Rian Johnson zrobił świetną robotę w The Last Jedi, jeżeli chodzi o rozwój tych postaci. I przede wszystkim Kylo jest postacią, która przechodzi, poznajemy jej przejście na ciemną stronę i potem powrót na jasną stronę. I oba te przejścia są lepsze niż jakiekolwiek przejście w którąkolwiek ze stron w Gwiezdnych Wojnach w ogóle. Już nawet nie pomijam przejścia Anakina na ciemną stronę, które było kretyńskie w prequelach, które było absolutnie kretyńskie, tak? Kurczę, moja żona umrze, to może zacznę zabijać dzieci, może to jakoś pomoże. Nie, już za późno. O nie, teraz mam oczy węża, to już za późno, to już jestem zły, teraz już nie mogę nic zrobić. Więc a tutaj dostaliśmy gościa, który... Kurde, no matka go zostawiła z wujkiem na wychowanie, wujek chce go zabić, tak? I tutaj tu, u Kylo to takie podejście jest już za późno na coś, jest znacznie bardziej w niewierze niż przy okazji Vadera, tak? Zwłaszcza, że on jest tak naprawdę nieprawdziwe, tak? Bo to Kylo cały czas jest przekonany, on, że on ma wyrzuty sumienia. Bo to jest nieprawda! Tak, ale to jest tak, że jakby to, że on ma to, że on jest przekonany, że jest za późno, dla mnie to działa, bo on słuchaj, to jest gość, który jakby poczuł się zaatakowany przez swoją rodzinę, przez swojego wujka, fizycznie zaatakowany, więc próbuje uciekać. I ucieka w kierunku, który wie, że nie jest dobry, ale ma wrażenie, że już tak się w to zagłębił, że już musi jakby iść w tą stronę, bo nie może wracać. Już boi się po prostu tego, że nie przyjmą go z powrotem po tym, co się stało, a stało się jakby z logicznych powodów. I dopiero w momencie, w którym się dowiaduje, jest ta scena z Harrisonem Fordem przede wszystkim. Nie, najpierw jest ta scena z Leją, która jest taka krótka prawdopodobnie wyłącznie dlatego. Że Carrie Fisher już nie żyła, jak byłaby potrzebna do nakręcenia tych scen. Więc moim zdaniem to, gdzie ona mówi po prostu do niego Ben i to jest jedyne, co słyszymy, to jest ta scena, w której ja sobie przynajmniej dopowiadam, że ona mu przekazuje absolutnie wszystko, co on powinien usłyszeć, że wcale nie jest za późno, wydaje. Jest tak, że nie ma już dla niego odkupienia. No, ale to jest, jakby to jest oczywiste w tym filmie, no, bo jest ten moment, jak on po prostu stoi i patrzy w dal, nie? Inaczej, i nie stoi 5 minut i patrzy w dal, jakby nic się nie działo. I oni sobie to mówią wszystko na poziomie uczuć i mocy. Ja uważam w ogóle, że gdyby Carrie Fisher nie zmarła, to Carrie Fisher byłaby Harrisonem Fordem w tej chwili. Tak. To była jej rola i ona by umarła, tak jak Luke rozmawiając z nim. Ona mocy po prostu tak. Się tam pojawiła. Ale uważam, że... Ja nie dopowiadam sobie niczego do tego Ben. Ja uważam, że to Ben wystarczyło, że sam fakt tego, że ona się z nim kontaktuje, czyli że ona jeszcze go jakby nie porzuciła tak totalnie, to już było coś, to wystarczyło. A jakby kropką nad i była rozmowa z Harrisonem Fordem. Ale uważam, że ja jakby nie dokładam sobie tego, że on w tym Ben wyczuł coś. Nie, myślę, że to sam fakt po prostu, że ona w tym momencie do niego sięgnęła. Nie do Rey, nie do nikogo innego, tylko do niego i powiedziała do niego po prostu Ben. I to wydaje mi się, że to nie potrzebuje tam sobie dokładać nic więcej. I to jest tak naprawdę, mówię, cała ta walka, to jest moment, w którym on ten moment zwrotny, ale też jego powrót na jasną stronę jest znacznie lepszy niż, według mnie, lepszy niż Vadera, bo Vader to był, tak. No rzeczy się dzieją, o kurde, biją mi syna, no dobra,
I to, tam nie było tego przejścia. Nie widziałem 20 lat. Tak, więc teraz okej, zabiłem... Tam nie było przemiany tej postaci Vadera. To było, nie wiem, to się gdzieś działo w tle niby, tak? Tak samo, ja w ogóle jestem wielkim fanem, nie spodziewałem się tego, ale jestem wielkim fanem Palpatina, jego powrotu i tego retconu na temat tych dusz mocy, które się pojawiają w tym, że no bo tak, po pierwsze powrót, najlepsza forma powrotu, jaka mogła być, czyli że nie, to nie jest klon, ani duch, ani coś tam, tylko on po prostu żył w tym czasie, no, żył w cudzysłowie, jako... Wiesz, wisiał na wieszaku. Jako zwłoki z duchem tak naprawdę, co jest jakby w ramach mocy, wierzę w to absolutnie, zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że The Last Jedi mogło nam pokazać latającą Leję po to, żebyśmy łatwiej przyjęli Imperatora Żywego. Dlatego, że hej, latająca Leja, czyli możesz wybuchnąć w statku i nadal żyć dzięki mocy, no to czemu nie w Gwieździe Śmierci? Zastanawiam się, na ile to był... No Imperator od samego początku był przedstawiony jako ten gość, który chce opanować... Tak, wiesz, zastanawiam się, na ile to... Przecież wiecie, nawet w prequelach to ma ustanowioną to, był ten Sith, który pokonał śmierć, coś tam, Ale on tutaj nie pokonuje śmierci, tak? To, inaczej... Nie no, trochę tak. Mamy ten taki... Retcon, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to było gdzieś w starej jakimś kanonie, albo czymś nieważne, ale whatever. Ale to, że... Bo zawsze było to takie, ej... Jak Sithów jest dwóch, jest mistrz i uczeń, i mistrz zabija ucznia, to głupie trochę, bo tak myślę sobie, to nie biorę ucznia, bo mnie zabije, nie? Ale w momencie, w którym się pojawia w tej mitologii to, że te duchy jakby przejmują te kolejne i dlatego oni są potężni, bo kumulują tą moc wszystkich, a w przypadku Jedi, ponieważ jest ich dużo, no to nawet jak kumulują to ten, no to nagle by jest logiczne. Nagle ten boner Imperatora na to, żeby hej, Luke, zabij mnie w gniewie, please zabij mnie. To jest takie okej, bajkowe troszkę, nie? Ale teraz nagle się okazuje, że ma praktyczny sens, że on mógł faktycznie tego chcieć, nie? Tak samo dylemat Rey, no bo w przypadku Luka... Znaczy w przypadku Jedi części... mam wrażenie, że to tak nie działało, nie? Jakby to jest tak, że... Nie, także jakby to dopiero tutaj zostaje powiedziane, że jest taka możliwość, że Jedi tak, mogą jakby pomóc jej, tak? Tak, i to... Zakładamy, że to ci Jedi w niej nie zostali, prawda? Oni zostali, nie, to raczej jest tak, że ona ma w sobie, że ona nosi w sobie potęgę, coś takiego, znaczy, to nie zakładam tego, że oni tam sobie w niej żyją, mają taką łąkę wyimaginowaną, tylko raczej takie coś bardzo, nie wiem, trudnego do określenia, ale takiego, że ona ma jakby, że ta cała moc się skupia w niej, ponieważ ona jest tą ostatnią. I tak samo jak ponieważ Sith był tylko jeden, no to cała ta moc skupia się w niej razem z tymi wszystkimi pozostałymi. I to nie jest tak, że on na co dzień słyszy głosy i kolejne pokolenia słyszą ich coraz więcej tych głosów, tylko raczej, że nie wiem, że ona ma, jest tym nosicielem tej ostatniej cząstki cokolwiek mocy. W każdym razie ja to kupuję absolutnie i tak samo, jeżeli jeszcze skończę, ten dylemat Rey w tym wypadku, nie? Bo dylemat Luka w szóstej części to było, no okej, tu jest gość, którego nienawidzę, jak go zabiję, to będzie dobrze. To nikt nie musi wiedzieć, że zabiłem go w gniewie. To jest takie, no dobra, to myślę, że dużo ludzi się gniewa na siebie i nie znaczy, że od razu zaczynać zabijać dzieci jak Anakin. Ale tutaj mamy ten dylemat, bo faktycznie ona wie, że jak go zabije, to przegra, nie? Jakby to nie ten. Więc ja to kupuję. To mi działa właśnie. Właśnie dlatego, że... Poczekaj, jak go zabije w gniewie, to przegra, bo on... Właśnie dlatego to dla mnie znacznie lepiej działa w Powrocie Jedi. No bo faktycznie jakby Luke może go zabić bez konsekwencji, no to jest to, po co tam przyleciał. Więc jakby ta opcja zabicia go jest kusząca. Natomiast w tym filmie masz ten moment, jak Imperator mówi, zabij mnie, to przegrasz, zabij mnie, nie? Tak, no, ale i w tym momencie masz tą Rey i sobie myślisz, kurczę, no to jakby to jest oczywiste, że powinieneś odwrócić napięcie i powinieneś, no nie. Jakby wiesz, jest to tak zarysowane. Nie, jest... no ale zobacz, ona ma w tym momencie dylemat pod tytułem, okej, ale jak mnie zabijesz, to ten atak ustanie, bo będziesz mogła zatrzymać atak, więc to jest u niej. Wszyscy zginą, ale ten, no to jest dylemat w tym miejscu. Przede wszystkim kuszenia tą ciemną stroną mocy, właśnie, tak? Zarówno kuszenia potęgą i kuszenia tym dziedzictwem, Luka, tak? Że... U Luka nie ma tego dylematu, bo u Luka jest, okej, jak zabije Imperatora, Imperator umrze, będzie spoko. Jak go nie zabije, nic nie zyskuje. Tu nie ma dylematu dla mnie. U Rey jest ten dylemat, jak zabiję Imperatora, to on wygra, ale ja stanę się Sithem i uratuję moich przyjaciół. To jest ten moment, tak? No, to jest... U Imperatora, u Luka to było, hej, zabij mnie i uratuj swoich przyjaciół. Okej, dlaczego nie? Jakby nie ma alternatywy tak naprawdę, nie? Wydaje mi się, że ten wybór jest znacznie lepiej skonstruowany w przypadku Rey. Ale faktycznie oba mają zalety. Ja się zgadzam z tym, że powrót Palpatina jest super. Działa. Palpatine na dźwigu, mój ulubiony. Ale po cholerę ona jest jego wnuczką. To nie działa dla mnie na żadnym poziomie. Nie działa przede wszystkim na poziomie logicznym, co może nie powinno tu być rozpatrywane, ale Rey jest w wieku plus minus Kylo Rena, tak? Jest trochę młodsza. Oj, widzę, że biblioteka osób się włączyła. Nie, poczekaj, ale więc rodzice Rey, ojciec Rey, który jest synem Palpatina, musiał być mniej więcej co? W wieku teraz obecnie Lei, Hana,
może młodszy, więc to by oznaczało, że ten syn narodził się, kiedy Palpatine był tym starym, pomarszczonym widmem na etapie już no, po tej swojej przemianie. Dlaczego ty o tym myślisz? To jest wprowadzenie, że on miał tego syna i jesteś... to miał już go w czasach, kiedy był tym pomarszczonym widmem Sithów. Jest idiotyczne. To, słuchaj, ty musisz na bibliotekę osób z tym iść, bo to jest taki temat, który tam jest. Albo na fora. Jeśli Palpatine miał dzieci, to nie miał tych dzieci w naturalny sposób. Bankowo sklonował po prostu te dzieci. Ale to nie ma znaczenia. Więc ktoś to wprowadza. Jakby Rey nie potrzebowała być żadną jego głupią wnuczką. Bo tylko dzięki temu mogła być jego dziedzicy w jakiś sposób. No właśnie, nie, to jest... przecież Sithowie, jak brali tych uczniów i tak dalej, którzy dziedziczyli tę potęgę, to nie była rodzina. No wziął sobie tego Vadera, to nie była jego rodzina. Słuchaj, to prawda, równie dobrze Kylo mógł go zabić w gniewie tak naprawdę. Kylo do niego przyszedł go zabić w gniewie, więc... A po drugie, no właśnie wątek tej Rey, która nie miałaby nikogo i dodatkowo ten Palpatine oferuje jej w jakimś sensie, hej, tu będziesz mieć to dziedzictwo, będziesz dopiero kimś, bo tutaj cała ta potęga, jego potęga, potęga wszystkich przed nim może być jej i ona wreszcie właśnie wtedy mogłaby dostać to nazwisko, tak? To moim zdaniem robiłoby dużo więcej sensu. Ty jesteś, słuchaj, tak naprawdę na tym etapie, no to możemy powiedzieć, że okej, no to Kylo jak do niego przyszedł w pierwszej scenie, to mógł go zabić w gniewie i imperator osiągnąłby sukces, tak? Bo Kylo jest obdarzony mocą i tak dalej, ale to jesteśmy na tym etapie, gdzie to jest ten sam etap, co Ant-Man wchodzący w dupę Thanosowi, nie? W sensie możemy powiedzieć w ten sposób, że filmu nie powinno być, nie? Ale to by nie było niespójne z tym, kim jest Kylo w tym momencie. Wydaje mi się, że... postać, która miałaby kogoś... Znaczy, powiedz tak, według mnie... tak, jak się o tym pomyśli, to w sumie dlaczego wnuczka nigdy Sithowie nie brali swoich dzieci na ten... Ale no to jest jakby... wydaje mi się, że to jest po to, że jakby wydźwiękiem tego filmu miało być to, że to, jak masz nazwisko, nie ma większego znaczenia i... Po prostu, wiesz co, jeszcze miałam takie, że tak powiem, retrospekcje z córki Voldemorta, więc to jest po prostu... No wprowadzanie czegoś takiego w jakiejś kolejnej części, że o, tutaj ten wielki zły miał w sekrecie jakieś dziecko albo jakieś wnucze, to jest tak strasznie idiotyczne. I to, że właśnie znowu, ale wiesz, co ja bym chciał? Wiesz, sprowadza to się do tego, że tylko jak jesteś z tej rodziny, albo jak jesteś z tej rodziny, mam swoje alternatywne zakończenie tego filmu. I alternatywne zakończenie wygląda tak, że Rey ląduje na końcu na tym Tatooine, zakopuje ten miecz. Nie. Włącza ten pomarańczowy swój miecz, który jest pomarańczowy. I przychodzi ta babcia, która mówi, a ty jak się nazywasz? I ona wtedy patrzy na nią i mówi, że nazywa się Rey Palpatine. I na tym się film kończy. I my nie wiemy, czy to dlatego, że przyjęła to nazwisko, bo zabiła go w gniewie i tak naprawdę przejęła tą jego ciemną stronę mocy. Ma pomarańczowy miecz, który jest trochę czerwony, nie? Czy dlatego, że postanowiła embrace'ować to, że tak się nazywa i że to nie znaczy, że będzie zła. I to byłoby dla mnie takie zakończenie, gdzie miałbym takie, co się stało. I to by, absolutnie bym to zakończenie przyjął bardziej niż to tkliwe. Nie podoba mi się bardzo. Wydaje mi się, że miałoby więcej sensu. Wydaje mi się, że miałoby więcej sensu, bo jakby cały dzień... Od dwóch filmów ci tłumaczą, że to nie twoje pochodzenie, ani cokolwiek w swojej przyszłości kształtuje to, co robisz, tylko twoje decyzje i twoje wybory. Więc jeśli Rey, jakby jej największą inspiracją w życiu był Luke, była Leia, znaczy Luke ją tam powiedział, co ma zrobić, Leia ją wykształciła, więc nic dziwnego, że ona przyjmuje imię Skywalker. Masz masę opcji, których mogłaś podjąć. Mogłam na końcu powiedzieć, że uważam tak samo jak ty, tylko że ja to odbieram w ten sposób, że ona, mówiąc to Skywalker, jakby przylepia sobie tą łatkę w tym momencie. A jakby w mojej wizji, jakby to jest to, w tej wersji, czy tym, jakbym ja to widział, to jakby wniosek jest ten sam, że to, jak się nazywasz, czy twoje dziedzictwo nie ma znaczenia i dlatego nazywa się tak, jak się nazywa, ale to nie znaczy, że jest, że to coś wpływa na nią. Ale jakby ona powiedziała, że nazywa się Palpatine, to by powiedziała ci bardzo jasno, że to, że ona jest wnuczką Palpatina, ma znaczenie w tym momencie. A wymowa filmu jest taka, że to nie ma żadnego znaczenia. Że wybierasz sobie, kim chcesz być tak naprawdę. Tak, więc możesz sobie wybrać nazwisko ludzi, którzy cię odbieram, inspirują. No to ja odbieram to w ten sposób, że wybierasz sobie, kim chcesz być, niezależnie jak się nazywasz. Więc nazywasz się Palpatine, ale to nie znaczy, że to nic... Nie, ale czemu wybierasz sobie Palpatine? O to chodzi, nie? Po co? No to inaczej. Ja bym to wtedy odebrał jak takie... Nazywam się Palpatine, bo się faktycznie tak nazywam, ale to nie świadczy o tym, bo ja sama wybieram, kim jestem, a nie przyklejam sobie łatki. Ale może nie. To dla mnie byłoby takie, wiesz... Ale inaczej, ten znacznie, ta scena na końcu była dla mnie dziwna bardzo. Tak, znaczy nie, to jasne, to trzeba byłoby pewnie jakoś inaczej to pokazać i tak dalej. Czyli inaczej ten, ale gdyby ona na końcu powiedziała... Nie? I w ogóle to nie jest tak, że mi przeszkadza to Skywalker na końcu, ale też mi się wydawało takie... Okej, to nie to, jak się nazywasz, świadczy o tym, kim jesteś, no ale na końcu przybierasz nazwisko, które świadczy o tym, kim jesteś. To mi trochę tak. No tak, w drugą stronę, właśnie określasz siebie tym, kim chcesz być, tak? Wybrała sobie, kim chce być, wybrała sobie nazwisko, które będzie z tym rezonować. Okay. Znaczy, wydaje mi się, kim jest. Wydaje mi się, że te dwie. Mówię, to,
Wydaje mi się, że myślimy o tym samym, tylko po prostu ja to odbieram trochę inaczej i wydaje mi się, że takie... I mnie pociąga w ten sposób ta dwuznaczność tego zakończenia, że jakby go ona tak powiedziała, to byśmy teraz siedzieli i mieli godzinę dyskusję. Ale to nie jest dwuznaczny film. Przy zakończeniu? Dlaczego nie? Ja bym chciał tak się zastanowić. Nie, nie, ale to miał sens, jakbyś miał, wiesz, echa tego w filmie, nie? Jakby to było zaadresowane wcześniej. Jasne. Miałbyś podsumowanie teraz, tak jak to Skywalker jest podsumowaniem tej drogi, którą Rey przeszła w tym filmie, nie? Dlatego ja w ogóle w tym filmie najbardziej lubię Rey i Kylo i ich wątki. Ja chyba tylko dlatego lubię ten film, bo te wątki są świetnie prowadzone i moim zdaniem bardzo też spójnie z tym, co było teraz Jedi. Ja się kompletnie nie zgadzam z ludźmi, którzy mówią, że o, bo tutaj Abrams wszedł i zaorał wszystko. No właśnie, dla mnie wszystko jest mega spójne, nie? Tak jak wspomniałeś o tym Kylo, nie? Że on tam się pojawia przed tym Palpatinem i właśnie to był ten moment, kiedy zacząłem się bać, mówię, kurwa, czy oni, wiesz, faktycznie nie zaorają tego, ale nie, jest ten moment, kiedy Kylo słucha tego, co Palpatine mu mówi, mówi, że dam ci wszystko, tutaj flotę i tak dalej i wiesz, i Kylo pierwsze co robi, to widać, że zaczyna kombinować, jak tu wykorzystać teraz tego Palpatina, żeby ściągnąć Rey. I to jest coś, wiesz, do czego Kylo doszedł już w pierwszym filmie, że nie potrzebuje żadnego mistrza, ani nikogo, po prostu zajebał tego Snowka. Teraz Palpatina wykorzystuje, próbuje wykorzystać do własnych celów. Wie, kurna, no to jest ten charakter development, którego chciałem, nie? I podobnie mam to z Rey, nie? Ale myślę, że do Rey przyjdziemy. I też druga rzecz, która też to bardzo mnie zaskoczyło na plus, no bo ja byłam przekonana, że po tym, jak Rey właśnie nie wzięła tej jego ręki w The Last Jedi, że on będzie wkurwiony i że teraz już tylko będzie chciał ją zabić. Trochę tak jak było pod koniec The Last Jedi, kiedy on atakuje tę bazę tego naszego Resistance, no to on generalnie wtedy był z takim nastawieniem, że on chce ich wszystkich powybijać. Ja się bałam, że to będzie się jak najbardziej tyczyło też Reyną, która jest po tamtej stronie i że teraz jak oni się spotkają, to on tylko będzie chciał ją zabić i będzie jeszcze chciał, wiecie, będzie czuć to takie żona go odrzuciła, no nie? I że to będzie jeszcze jakby większa złość na nią. I w momencie jak właśnie, po pierwsze jak on mówi, że on wyciągnie do niej rękę ponownie i on to robi, plus jak jest ta ich walka właśnie, która zaczyna się w tych ruinach Gwiazdy Śmierci i potem się tam toczy wśród tych fal, on cały czas walczy tak, że on w ogóle nie próbuje jej zranić, on się tylko broni i to jest niesamowite, no i po prostu jakby tam widać wszystkie te emocje, widać wszystko to, co on próbuje i w tym momencie jak właśnie ona już później go leczy i tak dalej i właśnie mówi do niego, Ben, to już jest ten moment, gdzie po prostu wszystko topnieje w środku. I dlatego to zakończenie jest okropne, bo Kylo powinien przeżyć za to wszystko, za tą całą przemianę, która się w nim dokonała. W ogóle ktoś napisał komentarz w internecie pod moją analizą, że nie mógł przeżyć, bo potem trzeba by było wyjaśnić, jaką karę go spotka za to, że był w Fertoderze, że musiałby proces być. Tak, działają w filmie. Nie? No. Ale słuchaj, mi w ogóle retroaktywnie... Siedliby na tej planecie wilgoci, Tatooine, ono zawsze było pewne wszelkimi wpływami. Tylko nie to, to było gorsze niż zakończenie Harry Pottera. Znaczy są tak, wiesz, które chciałbym dodać. Jedna rzecz jest taka, że bo masa osób, jakby już widziałem masę komentarzy na zasadzie, ale przecież Kylo jest tym mordercą, Hitlerem i tak dalej, nie? Jakby, no, to jest fikcja. W fikcji bohaterowie zwykle mordują tłumy ludzi, nikomu to nie przeszkadza. Kapitan Ameryka morduje ludzi w filmach, nie? I jasne, że Kylo wymordował ich więcej i był czarnym charakterem, więc na pewno jakby jakąś pokutę trzeba mu dać, żeby to działało. Kylo nie wiedział o Starkiller Base. Ale potem uratował ich wszystkich, ale tak naprawdę. To nie ma znaczenia, to jest do wojny. Dobrze, jest dobry, fajnie, koniec, lecą na koniec świata po kierunku zachodzącej gwiazdy. Dobrze. Nie ma co stosować praw, które tutaj nami rządzą do Gwiezdnych Wojen, w ogóle do fikcji. No kurczę, to nie jest tak, że... A to już wiesz. No, i druga rzecz jest jeszcze taka, że kurczę, na zakończenie, jakbym ja to sobie widział w mojej głowie, to oni powinni jakby być razem, ale stwierdzić, że wyruszają gdzieś w podróż, odkrywać jakieś tajemnice, coś tam. I Kylo stwierdza w którymś momencie, że jakby nie, on nie może tutaj zostać, zrządził za dużo złego, więc leci to odpokutować, jakoś robiąc po prostu dobre rzeczy gdzieś w galaktyce. I kurczę, to jest proste, nie? Razem, no tak. Pomyśl, ile książek i komiksów i innych rzeczy mógłbyś teraz mieć o Kylo gdzieś tam na skrojach. To jest zakończenie, które absolutnie, nie? No bo właśnie, wiecie, takie podejście, że no, że skoro wymordował tyle ludzi, to niech umiera, jest totalnie bez sensu, no bo chyba właśnie, skoro on już się nawrócił, no to właśnie dajmy to jakoś odpokutować, tak? No jakby... Takie podejście, że no to jakby jedyne, co go teraz już może czekać, to śmierć. Cały wydźwięk tego wątku to wiecie, to jest takie trochę jakbyśmy chcieli nagle skazywać wszystkich na karę śmierci. To totalnie nie ma sensu. Ale masz cały ten wątek, że nigdy nie jest za późno, nie? No jak się okazuje, okej, dobra, jest za późno. Cały film jest o tym, żeby on jednak wrócił. Cały film jest o tym, że matka i że warto cały czas, nie? Nawet cały czas go próbują przekonać, że właśnie nie jest za późno, że on ciągle może zmienić zdanie, ciągle może wrócić na dobrą drogę. I jak on to robi, jak już potem, wiecie, dokonuje największych poświęceń, ratuje Rey i tak dalej. Bo to jest największe poświęcenie. To kurwa, on nie
umiera. I to mnie tak ubodło, że to jest właśnie takie zaprzeczenie ale całej tej baśniowości Gwiezdnych Wojen, bo to jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja Vadera. No ja właśnie dlatego nie lubię tego trzeciego aktu, bo on się nagle robi taki mega konwencjonalny i te wątki są takie odhaczane, tak jak to powinno być, by the book, wiesz. Ten musi zginąć. Nie, to jest jedna rzecz, która mi nie pasi w tym, ale wspomniałeś o zakończeniu The Last Jedi. I zakończenie The Last Jedi trochę mi ten film retroaktywnie, inaczej, retroaktywnie zacząłem rozumieć Kylo w tej ostatniej, w tym ostatnim wątku, bo zacząłem to odbierać tak jak mówiliśmy wcześniej, a propos tego, że jemu się wydaje, że już jest za późno na wszystko, to ja myślę, że jego rozwiązaniem w tej głowie było wtedy, okej, to jak zabiję wszystkich, którzy wiedzą, że jestem zły, to będę mógł przestać być zły. To jest trochę takie, wiesz, że on uważa, że wiesz, dla niego to, wiesz, on poszedł w tą stronę, nie wiem, ciemnej strony, czy czegoś takiego, się w nią zagłębia, ale mam wrażenie, że ta chęć na końcu, okej, to ja wybiję wszystkich i to takie zabij nawet to, co kochasz, żeby mieć czystą kartę, to dla niego jest okej, jak zakończę tę wojnę, mordując Let wszystkich, to będę miał czystą kartę, nie? Nie będę musiał od niej uciekać. A ten film ci mówi, że nie musi uciekać, co jest Bo Ben. Ale a propos tego, czy ja dobrze zrozumiałem, że Han powiedział do niego, że I know i to było... Tak, ten, to okay, było, ja, bo on ja teraz nic nie ten, powiedział, ale jakby chciał mu powiedzieć, to była piękna scena w ogóle. I know, co jest... Ale I know w ogóle to, że I know było. Byłem pod wrażeniem takim sceny tej, że my wiemy, co on chce powiedzieć i też wie. Tak, bo i dopiero teraz wiemy, do mnie dotarło. Do mnie dopiero teraz dotarło, że to jest I know od Hanna Solo. To było absolutnie cudowne. Nie masz serca. Nie jesteś człowiekiem. Nie, to jest ten moment, kiedy my wiemy, co Han powie w tym momencie. Nie, on powie ja nie I know. Ja mówię, no. Ja totalnie nie widziałem. Ja teraz załapałem, że to jest I know. Ja teraz załapałem, że to jest dla mnie. Dla mnie to było super, że to było takie wykorzystanie tego, co wiemy, ale jeszcze tak dla mnie to. Ja teraz widzę, że to jest oczywiste nawiązanie do piątej części, ale ja wtedy byłem pod takim wrażeniem tego, że oni nie zrobili tam tkliwego dialogu, gdzie on coś mówi mądrego, tylko zostawili to w ten sposób. To jest tak, w tej piątej części to I love you, I know było trochę takim żartem, trochę wziętym z tego, że tam podobno nagrywali to 500 razy i tak dalej, ale to był jakby żart. A tutaj to I know jest dla mnie super emocjonalny i jest super, super w ogóle działa na znacznie lepiej niż tamto I know. Wzięli coś, co było trochę żartem, a trochę takim cwaniactwem Hanna Solo i zrobili tego z tego scenę, która działa według mnie znacznie lepiej emocjonalnie niż gdyby on mu powiedział, ej, nie chciałem cię zabić, a ten powiedział, pamiętaj, że spadający liść z drzewa uderza w ziemię tak mocno, jak zawieje wiatr. I to są ostatnie słowa, nie? I to mi absolutnie wystarczyło i to było przepiękne. I chciałem też a propos tego nawiązać do jednej rzeczy. Połączenie to między Rey a Benem to fizyczno dziwne połączenie, które zostało pokazane w The Last Jedi super sprawnie. W tym filmie jest według mnie pokazane mniej sprawnie. W sensie według mnie J.J. Abrams buduje na tym, co pokazał tamten. Rozwija to, ale buduje na tym mniej sprawnie, co nie zmienia faktu, że scena przekazania sobie miecza to jest kurwa najlepsza rzecz w Gwiezdnych Wojnach. To jest najlepszy payoff tego motywu, który idzie przez dwa filmy. I w momencie, w którym on sięga i wtedy o, wiesz, to właśnie! Już w momencie, jak ona bierze te dwa miecze, to ty już wiesz, że no, bierze drugi, bo będzie musiała dać Kylo ten drugi, bo już ty już wiesz, jako widz, że Kylo wyrzucił swój miecz, czego co prawda tak, nie wiem, ale wiesz, że myślałem, że ona go rzuci mu, że coś takiego tak, przestanie, po czym ona... W poprzedniej części. No więc to było dla mnie cudowne, absolutnie. Znaczy, to piszczałem wtedy w kim. Nie piszczałem, to jest, w środku. To jest super scena, ale kurczę, z drugiej strony... Łukasz, super, ale... Łukasz chciał być na tym nagraniu, żeby mówić pozytywne rzeczy. My cały czas nawalamy pozytywne rzeczy, a ty siedzisz i cały czas mówisz... Ale z drugiej strony... No, ja dlatego ja was zapytam... Odrzuć swojego wewnętrznego Oscara, po prostu, przestań. Nie, ale słuchajcie, nie zrozumiecie, że to jest trochę... Znaczy tak, scena jest super, pomysł jest super, ale robi to Abrams, więc to jest moim zdaniem, wiecie, wykonane kiepsko. Bo mamy tego Kylo, który przychodzą ci rycerze Ren, i Kylo jest kompletnie bezużyteczny. Dopiero jak dostaje miecz, nagle się okazuje, dobra, teraz wymiatam. Tak, nie? I co myślisz, jakby to jest takie strasznie tanie, nie? Po prostu, dobra, teraz musiał przegrywać, bo nie miał miecza, teraz ma miecz, już teraz jest super. Tak, wszystko, tak. Dobra, to został skończony po poprzedniej walce, Mogło być to lepiej pokazane, lepiej lecone, on nie musiał być aż tak osłabiony, mogła ta walka trwać chwilę, może ta walka jest skrócona po prostu, bo ona, nie wiem, może on na początku im w tam ten, mogli zrobić z nich postaci jakieś, żeby to było miało jakiekolwiek emocje. No mają wyglądać nie, inaczej, fajnie, być tymi zakopiorami. Powiem tak, inaczej, nie, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że oni mi przeszkadzają tam, że w ogóle istnieją, ale myślę, że ta scena, gdzie oni go łoją i w ogóle ta walka byłaby bardziej emocjonalna, gdybyśmy wcześniej dostali nawet takie Avengersowa, te dzieci, ta nosa, gdzie każdy był charakterystyczny
IKEA, każdy miał czynniki, to nie było postaci. Te dzieciaki Thanosa to nie były postaci w Avengers, ale miałem z nimi jakiś podziw. Wcześniej faktycznie nic nie robią, bo oni tam krążą za nim, ale oni de facto nic nie robią. Wchodzą w wiadrach na głowie pomalowanej czarno, cosplayerzy z Pyrkony, bez sensu. Ale mógłbyś zrobić z nich taką ekipę, która się buja z Kylem na przykład w pierwszym filmie, kiedy on jeszcze jest zły i tak dalej. I na przykład oni się odwracają od niego w którymś momencie, na przykład w drugim filmie, nie? I ktoś tam z nich ginie. Bo nie ma hełmu, ale nienawidzę, jak ktoś nie ma hełmu. No i na przykład, wiesz, jakby tracą, no bo to są coś jego wyznawcy, cholera wie kto. I tracą w ogóle w nim, wiesz, widzą, że on się zmienił i to już nie jest ten sam ich cool Kylo, którego lubili do tej pory. Na pewno jest cała książka, nie martwcie się. No i wiesz, i teraz to by było fajne, jakby faktycznie stanęli wreszcie naprzeciw siebie, nie? Szczególnie jak Kylo jest kompletnie odmieniony. Tak. Absolutnie bym tylko, że znalazł, to jest uwaga do wszystkich trzech filmów, absolutnie bym to Thanosował, gdzie ile było tych dzieci Thanosa? Czwórka. I każdy z nich był jakiś charakterystyczny, bo to jest różne RPG, tak? Jest dzieci Thanosa, jest kobieta, hunterka, jest mag, kobieta, rogue i taki tank warrior. Są kobietą, no tak. Taka jest popultura, ale ona powiedzmy jest nominalnie jakąś łowczynią, nie? I by zrobiliby tych czterech, to są cztery archetypy i by przez te dwa pierwsze filmy, czy trzeci nawet, dali im trochę więcej charakteru. Niech oni coś, nie wiem, powiedzą, albo niech chociaż mają tak, żebym wiedział, który jest który, nie? To ta scena już by działała według mnie lepiej, bo by walczył z kimś, a nie z ekstrasami. Nie? Ale jak mówimy o Avengers, to ja chcę powiedzieć jednej rzeczy, która uważam, że została totalnie też położona w Gwiezdnych Wojnach. Że Ant-Man nie wszedł do... A nie. Sorry. Nie, jak przybywa odsiecz. No bo słuchajcie, w Endgame mamy ten piękny moment, jak otwierają się te portale, jak przechodzą wszyscy i to jest scena, kiedy po prostu jeśli masz serce, to ryczysz. Bo tu widzisz, że tu wchodzi Wakanda, tak, tu przychodzi Doctor Strange, przylatują randomowe statki, tam, nie? Ktoś tam i tak dalej, Captain Marvel przylatuje. A tutaj tak, po pierwsze, ten film nie robi nic w kierunku tego, by nam powiedzieć, czemu nagle ktokolwiek miałby przylecieć im pomóc, skoro miesiąc wcześniej, czy nie wiem ile tam minęło, ale dosyć mało czasu, nie przyleciał, bo tak? Bo wcześniej to dzwonili do szefów, a teraz dzwonili do people. Ale wiesz, no, ale co nie, czekaj, ja, dobra, powiedz. I potem jest ta scena, jak wlatują te statki, i ja sobie myślę, dobra, to chociaż nam pokażą, kto siedzi w tych statkach, może chociaż będzie jakiś jeden znajomy Ryj, albo może chociaż jakiś raz pokażą, nie wiem, że wiecie, tu siedzą, no dobra, ale wiesz, tu przylecieli łuki z kaszyku, przylecieli Mon Calamari, skądś tam. Kurde, zakończenie szóstego epizodu w tej edycji. Tu kurganie przylecieli. Zardzewiałe nabu. Mówiłem to samo dokładnie. Właśnie, wiesz, cokolwiek, co sprawi, że mamy jakąś emocjonalną łączność. Ja bym to chciał? A tu nie, widzisz w tle jakąś hordę statku, widzisz, że one robią piu-piu i ja czuję Słuchaj, nic. A jak ja czuję wiesz, nic, to znaczy, że ta scena była zrobiona fatalnie. Wiesz, w którym momencie czułem? Czułem, jak Paul przemawiał. I ja bym chciał tę scenę jakoś połączyć, żeby... Zostawić to przemówienie Paul. Lando pojechał nadawać sygnał i Paul nadawał swoje przemówienie, tak, cokolwiek takiego. Bo mamy tak naprawdę cały ten taki moment, że okej, to jest ostatnie zebranie się do walki. Mamy w momencie przemówienie Paul, jak tam ładują ten montaż tych. Ale potem jest okej, Lando gdzieś poleciał, nie wiadomo co zrobił tak naprawdę. Gdyby to było tak, że Lando poleciał i słyszymy to przemówienie i nie wiem, i... I Lando transmituje do całej galaktyki. Nie chcę teraz wymyślać filmu na bieżąco, ale że mamy to jakoś tak, że my, jak jesteśmy jeszcze w cenie za gardło tym przemówieniem i tym wszystkim i nikogo nie ma i wtedy nagle się pojawiają, nie? I faktycznie coś więcej. I wiemy, kto jest, cokolwiek wiemy. Są statki, są łowcy nagród, którzy są kupę, niech zrobią z tego. Przecież znamy ten świat, zrobili prawda? Już to raz, Disney to już raz zrobił, no to przecież kurde, niech ciągną, mają tyle charakterystycznych statków, nie statków, postaci, raz, które były raz. Czegokolwiek, nie? Pokażą cokolwiek. Jar Jar z gunganami przelatuje. W tym momencie wlecieli gungani. Jakby wlecieli, ja się ucieszyła. Jakby wlecieli pierwszy raz gungani, widzą z gungan, się cieszę. I nie wrzucają te kule niebieskie z tych na TT, nie? Wiesz. Słuchaj, takie stare te myśliwce na buł, ale takie wiesz, skorane już z tej fary. Ale jak to Jar Jar przelatuje, niechcący wpada na inny statek i wszystko tak wybucha, nie? Koniec. Rozpierdala statek. I ten, więc to tak. Uważam, że to było takie, uważam, że to było takie, że tak, że A to nam pokazują jakiegoś, wiecie, kupę złomu i zero, nic. Armia była ogromna, co zrobiło wrażenie. Podejrzewam, że nie widziałem w IMAX, ale podejrzewam, że w IMAX to zrobiłoby jeszcze lepsze wrażenie. Ale jakby nie było tam tych emocji. W ogóle tam stawka też jest mizerna, no bo mówią nam o tym, jakie te niszczyciele Imperatora są. Ale potem oczywiście jest jedna antena, która jest psuje. Bo tam razem odpalili jakąś jedną planetę, ale potem w trakcie tej bitwy one nic nie robią. One wiszą, nie robią. Ale ja słusznie wiem o tym z anteną, bo to jest coś, co jest po prostu z Johnsona wzięte po prostu bezpośrednio, nie? Że jest ta jedna antenka, która odpowiada za wszystko i oni tak, dobra, zastrzemy tą antenkę, nie? I jest ten jedyny kompetentny oficer Imperium, ten Richard E. Grant, który
Ta jedna zależy wszystko? Wyłączcie ją, nie? Ja mówię, o kurwa, masz pierwszy raz. W tych wszystkich 9 filmach jest ten jeden kompetentny gość, który mówi, wiesz, jakby on był na tej Gwieździe Śmierci, to on by kazał deskami zabić ten wlot i nic by się nie stało, nie? Ale w ogóle, dlaczego? Słuchaj, przełączają tą nawigację na ten jeden statek. Dlaczego każdy statek miał swojej nawigacji i swojej antenki? Ten jeden statek był w stanie prowadzić resztę. No. Miał antenkę swoją. No to po co dałem tę kawałek w ogóle? Co ona robiła tak naprawdę? To jest, no, ja to nie znam. Dobra, teraz ja wchodzę w dupę na nosowi. To było tak, że nie, no, że jest ta jedna antenka. Ale dobra, Łukasz Stelmach, biblioteka OSUS. Zapraszam. Ale jest jedna antenka na każdym statku, nie? I to, tak, po prostu i w tym momencie stwierdzają, dobra, to olesz antenki i sam będę prowadził ten statek, dlatego nie muszą zniszczyć ten statek. No tak, cały, tylko że te niszczyciele nic nie robią. To było pozostało... tak, że dopiero jak te anteny deaktywują, to te statki będą bezużyteczne. Bo nikogo na nich nie ma, bo nie ma załogi na paskondowej. Mają załogę. Muszą najpierw je wyciągnąć i pociągnąć. Nie, tam jest załoga przecież, ma nowy design, czerwony kolor tym razem. Oni, ten jeden leci i ciągnie na łańcuchach tych pozostałych, a potem wyjeżdżają i po prostu ogłaszają, że szukają załogi w kosmosie. Dobrze, może pracę szukali po prostu. Praca była dla ludzi w końcu. No, bezrobocie w całej galaktyce mogli w tym momencie, wiecie, zaorać, nie? Nie, ale właśnie te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniasz, to sprawia, że jak oglądam właśnie tę końcówkę, no, tak siedzę i tak, no, rzeczy się dzieją, nie? Fajnie, ale ja bym wolał wrócić do Rey, do Kylo. Tak, nie, ani Rey, ani Kylo, jakby tutaj widzę, że się, Paweł nie zgadza, no, ale dla mnie Rey, jak już ona stoi przed Imperatorem, to nic ciekawego się z nią nie dzieje, bo ani mówi, nie, ona według mnie nie jest kuszona niczym interesującym, i wiesz, co ona zrobi, wiesz, że będzie wszystko dobrze, wiesz, że ten... Nie miałem tego poczucia właśnie, żeby coś z nią się jeszcze... Właśnie chodzi o to, że nie wiesz, co ona zrobi, to jest ten. No nie, ja to wiesz, że nie, no bo ona dostaje, tak, wiesz, że zrobi dobrze, ale ona dostaje dylemat, w którym obie wersje są złe. To jest taki sztuczny i syntetyczny dylemat po prostu. Ale obie wersje są w tym złe. No dobra, akurat to jest totalnie gwiezdnowojenne, że masz ten moment kuszenia, tego statycznego kuszenia dobrego bohatera i wiesz, że on zrobi dobrze, no bo come on, co w tym momencie miał się zdarzyć? Miała przejść na złą stronę, dla mnie w tej scenie zaskakujące jest to, czym jest tak naprawdę dobrze, no bo ona dostaje dostajemy od Imperatora dwie złe wersje. Albo rozwalimy twoich przyjaciół, albo mnie zabijesz i wtedy staniesz się zła. Więc on ma dwie złe wersje, więc tak naprawdę dla mnie tutaj to nie polega na tym, że my, bo my wiemy, że się dobrze skończy, nie chodzi o to, no że nie, ja też nie mówię na tym poziomie. Ale ja się moje zastanowienie jest, okej, ale co ona zrobi tak naprawdę, żeby z tego wyjść dobrze? No bo na razie ma dwie alternatywy i każda jest złą decyzją, nie? Czy da wszystkim tam... No wiadomo, że to się dobrze skończy. No dobra, ale czy oni to rozwiązują w ciekawy sposób? No nie, bo ona mówi, no dobra, to może wyglądam ten rytuał czy coś. Nie, no ona... Nie, no ona stwierdza, nie będzie z nim walczyć, trudno. No. Nie, ona stwierdza, okej, okay, dobra. Nie, to nie, jakby rozwiązaniem jest to, że u Jedi działa to tak samo jak u tych, i u Sithów. I ona wykorzystuje tą potęgę Jedi, żeby... która się w niej zbiera też, ponieważ wszyscy zginęli. I co w końcu... Nie, no Kylo przychodzi, jakby tam się już inny szybkie. Nie, no Kylo przychodzi, ogóle, Imperator wysysa z nich nagle, Imperator zauważa... No tak, ale potem zauważa, ona tymi mieczami blokuje ten, bo dzięki temu, że jest ona jest ostatnia, nie, tak naprawdę, bo i to jest to. Bo zrobiła X, a to jest X i Imperator zginął, tak jak do lustra prawie, że nie, że odbiło mu się X to jest symbol Reptilian i jak, nie wiem czy wiecie o tym, widzowie, jak widzisz symbol X, to Reptilianie pobierają z ciebie energię, porozmawiamy TV, tak mówili, Madeleine Namro, więc dlatego jest X-Men w kinach i dlatego jest X-Factor, bo wtedy reptylianie pobierają energię. I teraz jak widzisz na Gwiezdne Wojny i on robi X, to reptylianie pobierają z ciebie energię. No i to o to chodzi tak naprawdę. Disney jest zarządzany, nie? Przez reptylian. To słyszałam. No. Po nas. Nie, ale mówię, no generalnie no, wątek Rey jest okej, okay, nie? Zwłaszcza na tle innych postaci, które... Ja ich bardzo lubię wszystkich. Tylko, że oni w tym filmie no stoją w miejscu. Słuchaj, to ja ci mogę powiedzieć. Wątki, no. Mogę ci powiedzieć rzeczy, które nienawidzę. Czekajcie, nie. Ja chcę zacząć od Poe. Poe miał super wątek w The Last Jedi. Miał super wątek. Wiele się nauczył. Dużo się z nim zadziało. Co się z nim, kurde, dzieje w tym filmie? No nic. On chodzi za nimi. No bo on jest... I w jakimś momencie stwierdza, o nie, jestem generałem, co teraz? Hej, Finn, będziesz ze mną generałem? I no koniec. Tak, to jest super właśnie. Wiesz, to... On cały czas ma przed sobą teraz tą odpowiedzialność, że on będzie musiał zająć miejsce po Lei, bo Leia już dogrywa, znaczy, więc... To jest troszkę tak, że The Last Jedi skończyło ten wątek. No i powiedz mi, jak ten wątek się kończy? No tak, że on jest kompletnie zagubiony. No. Nie wie, co robi. Pierwsze, co robi, to idzie do Fida i ej, ziom, pomóż mi, proszę, nie? Potem jest kompletnie zagubiony, nie wie, co robić, nie? I wątek kończący się na tym, że Paul jest kompletnie zagubiony, to jest fajny wątek? Słuchaj, dla mnie bo się okazuje, że ostatecznie jednak podjął dobrą decyzję. Nie, słuchaj, ja to widzę w ten sposób. Ostatecznie uratował go szczęście.
oczywiście, ja to widzę, i Lando. Ja to wszystkich widzę, w tym filmie, jakby się zauważyła, łącznie z Rey i Kylo. Ja to widzę w ten sposób. W The Last Jedi cały wątek Poe polegał na tym, że Poe miał się nauczyć odpowiedzialności i nie być gościem, który zrzuca gdzieś bomby, a potem ucieka, no tylko nauczyć odpowiedzialności. Ten wątek się kończy tym, że on się tej odpowiedzialności uczy w momencie, w którym Leia mówi, no słuchajcie go, bo on wtedy wycofuje się z walki i zaczyna być dowódcą, tak? Ale tutaj Leia sobie jeszcze żyje, a on wie, że... Słuchaj, daj mi skończyć. On jakby wie, że co go czeka. I kiedy Leia umiera, to on ma wtedy takie, okej, okay, dobra, już teraz jestem dowódcą, ale nie wiem, co mam robić w tym momencie. I... Bo on widzi widzi w Leji jakąś postać autorytet, która coś miała i coś potrafiła, nie? I wtedy przychodzi Lando i mówi, nie, to myśmy nic nie byli, byśmy bandą kretynów. I dopiero wtedy on ogarnia, że jesteśmy bandą kretynów, więc zbierzmy innych kretynów z galaktyki, bo to nie chodzi o to, że mamy zebrać jakąś wielką siłę polityczną, którą rządzimy, bo jesteśmy księżniczkami, tylko że wystarczy, że jesteśmy bandą kretynów, którzy mają, wiesz, serce po odpowiedniej stronie i chcą, i nie są sami, bo to jest to, że nie jesteśmy sami. On się wcześniej dowiaduje od tej swojej byłej, tak? Że to jest też wątek, on się od tego dowiaduje, że nie jesteśmy sami. I to jest to wszystko, to co mówił Lando i to co mówiła jego była, doprowadza do tego, że on ostatecznie mówi, okej, zbierzmy kretynów z galaktyki i jak im powiemy, że nie jesteśmy sami i on im tak naprawdę w tym przemówieniu mówi to samo, co ta jego była, to wtedy to nie potrzebujemy mieć armii własnej, nie potrzebujemy być władcą, nie potrzebujemy się nauczyć bycia dowódcą, bo tak naprawdę mamy to, jak jesteśmy people, tak? Jesteśmy ludźmi. Plus, to właśnie jego... I to jest dla mnie wątek, który się kończy w ten sposób. Cały ten plan, żeby zebrać tych ludzi, to wciąż była jego decyzja, jakby jego plan na to, jak ta bitwa ma iść, więc jak on... Jego planem jest to, Lando, leć, zbierz ludzi i damy radę, przylecą, więc jak się okazuje, że przylatują faktycznie i idzie wszystko zgodnie z jego planem, no to okazuje się, tak, że jednak jego plan wypalił. No. Inspirowany tą dziewczyną w kasku, nie? Z tej. No bo ona mu powiedziała o tym, że Imperium wygrywa, czy First Order wygrywa dlatego, że każdy jest przekonany, że jest sam, nikt nie pomoże. I więc oni w tym momencie, on jakby cały czas po piątej części liczył na siły polityczne, a siły polityczne nie przyleciały, więc on ma, okej, no powiedzieliśmy, hej, powiedzieliśmy siłom politycznym, różnym państwom, planetom, czy cokolwiek to się nazywa, federacją kupieckim, cokolwiek, hej, przylećcie, i oni nas olali, tak? I on mówi, to co ja mam zrobić? No była księżniczka powiedziała innym politykom, że nie, oni nas olali, więc on jest absolutnie przeświadczony, że jest sam. I dopiero oni od niej się dowiaduje, że jest cała masa ludzi, którzy uważają, że są sami i trzeba ich zebrać, nie? I to jest dla mnie wątek, który działa. Nie działa dla mnie wątek Fina, który chce coś powiedzieć Rey przez cały film. Nie działa już drugi film. Tak, i on chce coś przez cały czas powiedzieć. Słuchaj, mój headcanon jest taki. Finn chce powiedzieć Rey, że kocha Poe, ale nie wie, czy Poe też go kocha i chce, żeby Rey się wywiedziała od Poe, żeby wypytała go. I dlatego on chce jej coś powiedzieć. No dobrze, to ten wątek powinien mieć jakikolwiek finał. Tak, oni w finale chociaż powinni się pocałować. Tak, w sensie, tak, tego nie ma, tego nie ma. Nie wiem, co zaszło z tym wątkiem. Ja nie wiem, jaki on miał sens i co, nie miał payoffu żadnego. No, to... W sensie, po co to? To tak jakby ktoś napisał to w scenariuszu, a potem wykreślił i zapomniał wykreślić. Najbardziej oczywista odpowiedź wydaje się taka, że chce ją powiedzieć, że ją kocha, tak? To jest najbardziej taki filmowy. Ale to nic innego tam nie powprowadza, nie? Takie wątki, wtedy, jak na końcu chcesz ten wątek skończyć, że w końcu jej mówi, że ją kocha, czy tam ona mówi, że go kocha, poza tym, po pierwsze, nie mają żadnej chemii. Po drugie, to nie jest tak, że my obserwujemy trójkąt miłosny między Rey, Kylo i ten. No nie, nie ma Dardenne. To, że Finn prawdopodobnie tam podkochuje się w Rey, no to jest wprowadzone w Force Awakens, tak? Przychodzi bardzo szybko. Force Awakens jest to trochę wprowadzone, ale potem jakby tego, to tak nie działa i tak tego nie czuć, tak nie ma chemii, nie tak nie ma okazji przede wszystkim. Całe Last Jedi, no to on robi wszystko po to, żeby jakby uratować Rey, żeby ona miała dokąd wrócić, tak? Ja też bym leciał na kosmiczną bazę, żeby ciebie uratować, nie? Ale to nie dlatego, że jestem w tobie zakochany, tylko że... Nie miałem gdzie nocować, wiesz? Ale tak czy siak, no, zmierzamy chyba do tego samego, że wprowadzenie tych dwóch kwestii w Rise of Skywalker, żeby one nie miały żadnego zakończenia, jest bez sensu. Po co to jest? Absolutnie bez sensu. Natomiast jeśli chodzi o Fina, no to mi się podoba ten taki mikrowątek, który mu dali. Jakby jasne, mogło być więcej. Tego, że on czuje moc chyba, czy coś takiego. Tak, znaczy, bo jego motyw był taki, to, że nie jest, jakby to jest na dwóch poziomach tutaj, nie? On do tej pory motyw był taki, że Fin jest sam, nie? Jakby oderwał się od tych szturmowców i w sumie za bardzo nie wie, co tutaj. Teraz mają tych przyjaciół, ale w jednym filmie ich ma, w drugim filmie lecą gdzieś i wiesz, najpierw bujał się z Rey nie ma potem nagle, kurna, co mam robić. I potem jest ten motyw, w ogóle teraz, że on ma ten sam ark, nie, do przejścia, że nie jest tchórzem i że przynależy wreszcie do czegoś. No i tutaj jakby już jest ten moment, że on się czuje, ma ten poczucie przynależności wreszcie, nie? Ale jakby czuje się wciąż sam przez to, że no, ma tą, cały czas tą traumę związaną z tym, że był tym szturmowcem, więc
ja strasznie lubię ten element, jak wprowadzają tutaj tę moc i on mówi, że nie, moc istnieje, nie? I tutaj podejmuje decyzję na podstawie mocy, czy coś takiego. Ja mam nadzieję, że w ogóle to tak serio, nie? Że on sobie tak mówi, po prostu losowo wszystko robi i tłumaczy sobie, nie, no, moc. Nie, wiemy, że film jest wrażliwy na moc. Ale to jest ten motyw, co? Skąd wiem? No bo tak mi się wydaje, że nie, nie, to w tym filmie się dopiero pojawiła sugestia. Nie, i to jest super, bo to z jednej strony ci fajnie jakby nawiązuje do tego motywu, co by już dla Jedi, że moc jest wszędzie i działa na wszystkich, wiesz. I wcale nie musi działać w ten sposób, że nagle potrafisz, wiesz, przenosić przedmioty siłą woli, ale też w taki sposób, że na przykład wpływa jakoś na ciebie, na twoje decyzje, tak, że masz intuicję i tak dalej, więc to jest spoko, więc on jakby przestaje być sam w tym względzie, że no jest ta moc, która go otacza, jakby łączy go ze wszystkim innym, no ale masz też jeszcze ten wątek z tą Janna, czy jakoś tam. Tak, i to jest moim zdaniem całkiem spoko. To jest takie, jakby pojawia się taka wspólnota też jakby doświadczeń, wspólnota tutaj tych przeżyć, nie, więc chociaż gadaliśmy o tym, ja jestem pewien, że tam Rose powinna być zamiast tej Janny. W finale powinna być. W sensie to, że trafiają na planetę, gdzie okazuje się, że tu jest cały tam oddział, który się zbuntował, i to, że właśnie podkreślenie, że można się było wyłamać spod tego wpływu First Order, prawda? Że to nie tylko ten jednorazowy przypadek. To się pokazuje, że w Galaktyce jest pełno takich ludzi, jak ci nasi bohaterowie właśnie. To, o co Paweł w ogóle powiedział. Tak. Że oni gdzieś czekają. Być może te kubki ludzi wszędzie gdzieś są, które tam trzeba się odnieść. W ogóle to jest coś, na co nie zwróciłem uwagi. Właśnie fajne to jest, bo ja do tej pory myślałem, to mi się wydawało strasznie słabe, że w poprzednim filmie Leia wysyła odezwę, ej, pomóżcie, nikt nie odpowiada, a tutaj Lando leci i nagle się znajdują ludzie. Ej, Lando z jego charyzmą. Ale ten motyw właśnie z tym, że faktycznie wcześniej się odzywali pewnie właśnie do państw i tak dalej. Oczywiście oni się odzywali do związanych w dowodzących. Oczywiście nie wiemy. Nie wiem, że odzywali tam. Nie, to nie jest rebelia, tylko Resistance. Ale do tych, którzy są z... Jestem powiedziane, że Republika jest jakby osobno, a Resistance jest osobno, nie? Więc ja bym chciał, żeby nam to trochę lepiej wytłumaczyli, ale to swoją drogą, nie? No ale wiemy, że jakby Resistance jest trochę osobno, więc faktycznie jakby odzywając się do tych sił politycznych, no to mogło nie zadziałać. Tutaj się odezwali, ale do kogo innego, do niżej, nie? Do ludzi, więc super. To jakby złapałem ten motyw. Fajnie. Ale to też teraz jak ci pokazują tą Janę i tak dalej, okazuje się, że jest sporo takich ludzi, którzy faktycznie mają te doświadczenia, jak nasi bohaterowie, więc jeśli staną tutaj przed taką sytuacją jak nasi bohaterowie, być może też faktycznie się ruszą do walki. Mam w głowie jeden wątek, który bym zmienił w tym filmie i wiem, że pewnie mi powiecie, że nie głupie. Ale mnie się nie podoba wątek z Finnem, który się poświęca na koniec, ląduje na tym, żeby się poświęcić i zostać, a potem nic z tego nie wynika. W sensie podlatuje Sokół i go zabiera. No bo on już drugi film próbuje się poświęcić. Słuchaj. Więc ja mam coś, co by za to zastąpiło. Wymagałoby przerobienia filmu w paru względach, ale ja to widzę tak, więc dajcie mi teraz powiedzieć. Mój wątek jest taki. Fajny pomysł na to poświęcenie, ale niech się ktoś poświęci, ktoś inny. Wyobrażam sobie to tak. Hux zdradza First Order z powodów jasnych, tak? Ale potem, wiedząc, że go wykryją w ten sposób, dołącza do nich, mówiąc, dołączę, a potem po prostu spierdolę ten, tylko zabierzcie mnie stąd, bo mnie zabiją, jak się zdarzyło faktycznie. Dołącza do nich, ale dalej z tych powodów i on razem z nimi trafia na tą planetę z tymi szturmowcami, którzy uciekli, bo to było wcześniej, tak? Trafia i on jakby pod wpływem tego popatrzenia nagle na całą tę sytuację z drugiej strony, faktycznie zaczyna zauważać, o chuj, to chyba we are the bad guys, nie? Że chyba faktycznie ja coś ten i wyobrażam sobie, że on ostatecznie to on się poświęca na tym statku, wiedząc, jak go rozwalić, cokolwiek, ale wiesz, odchodzi, ucieka z First Order z powodów takich jak uciekł, takich jak zdradził w filmie, z nienawiści do Kylo, ale potem hangoutując z bohaterami i przede wszystkim z tymi szturmowcami, którzy uciekli, rozumie swój błąd i to on się na końcu poświęca, bo dla mnie, ja się ucieszyłem, że Hux zdradził, bo to było coś fajnego, bo ja lubię Huxa, ale to, że on od razu zginął, było dla mnie takim słabym payoffem. Czy to mnie się to akurat podobało, bo kurde, Hux wyszedł po prostu z jednej strony z nazwiskiem idiotę, że Myślał, że się nie wyda, a z kolei ten drugi typ wyszedł dzięki temu na pierwszego kompetentnego człowieka. Jeżeli to był ktoś inny, to tobie totalnie przeszło. To prawda. Ten wątek to nie jest tak, że ja uważam, że jest głupi. Ja uważam, że on działa na tym. Ale ten mój wątek w głowie, gdzie tego Huxa jest trochę więcej, to on się poświęca i faktycznie się poświęca. Przynajmniej się ktoś poświęca, bo Finn się nie poświęcił, nic z tego nie wyniknęło. A gdyby on, po pierwsze, byłoby logiczne, że on wie, jak rozwalić statek z zewnątrz, bo pracował na takich statkach, czy na zbliżonych, a po drugie,
wydaje mi się, że to, że wiesz, Hux nagle rozmawia ze szturmowcami, którzy odeszli, już nie są szturmowcami, oni mówią, ty jesteś ten Hux, i oni mu coś mówią takiego, i do niego coś zaczyna docierać, i on potem, będąc w trakcie tej bitwy, trochę z przymusu uznaje, no kurwa, chyba jednak zjebałem życie, więc przydałoby się coś poprawić. Jakby uważam, że to by zadziałało, znaczy, wolałbym taki wątek. I ten mój wątek w głowie, który sobie ułożyłem, bardzo mi się podoba i uważam, że dałby mi więcej, zamieniłbym je chętnie na miejscami. Mimo, że ten, jakby to, co Hux się pojawił, w jaki sposób Hux się pojawił w tym filmie, mi się i tak podoba. Ja nie lubię ten motyw właśnie z ludźmi z Imperium, którzy, wiesz, orientują się, że kurczę, chyba nie jesteśmy po tej dobrej stronie, bo to jest też, mi się podoba ten motyw z Finem, który jest tym szturmowcem, wiesz, tym jednym z tych wielu bezimiennych żołnierzy, który okazuje się, że nie, że jakby pod tymi hołmami są ludzie też, nie? I to tak uświadamiasz sobie w którymś momencie, ale właśnie ten motyw właśnie z imperialnym dowódcą, który w okoliczności sprawiają, że musi się bujać z drugą stroną i się orientuje, że o kurczę, faktycznie, nie? To w Rebels było, pamiętam, poruszane. Tam był dosłownie taki gość, który zaczął współpracować z rebeliantami, no i przeszedł na ich stronę w końcu, nie? Chyba też bohatersko zginął. No, więc Łukasz jest, popieram mój... Nie, to jest... Moją reżyserkę... Znaczy, ja w ogóle nie lubię motywu z poświęcaniem się. Mógłby zginąć w środku. Aczkolwiek... Znaczy, nie, że wpadł do szybu, nie chcąc zrobić coś. Ale to mogło być... Ale w sensie, że wiecie, no nie że tak, tak, dobrze, to ja się teraz poświęcę, uciekajcie, ja tak, zatrzymam tutaj predatora, nie? No, to już wiesz, czemu, to jest ten... Tak, ten off-screen, ale o to, za co, wyciągam nóż, tak wiesz, wyciąga dwa noże, staje i mówię, tam skrzynać się predatora i wcięcie. No taki motyw, że na przykład mamy strzalinę czy coś, no i on zostaje postrzelony akurat z nich wszystkich, nie? I wszyscy, o nie, tutaj, i to jest dla mnie bardziej dramatyczne niż właśnie takie... Kolega umiera, o nie. To jest dla mnie bardziej dramatyczne niż film, który mówi, idźcie, ja muszę tutaj rozwalić statek sam. Gdyby w tym moim headcanonie, on się faktycznie poświęca, wie, że poświęcenie się jest tanie, ale gdyby tam był jakiś taki wątek, może nie tak na zasadzie, okej, zostawcie mnie jak ten, ale że tak, gdyby to było subtelne, ale gdyby to była decyzja, wydaje mi się, że to by było słabe, gdyby to nie była decyzja jego, bo wydaje mi się, że mówię teraz o wątku, który nie istnieje, ale w tej mojej głowie jakby to payoffa w tym wątku i musiało być to, że on podejmuje świadomie decyzję, że okej, zrobię coś bardzo ryzykownego, może nie mając pewność, ale zrobię coś tym, bo gdyby to był przypadek czysty, no to nie byłby to wynik jego przemiany. Jestem bardzo ciekawa, jaki tytuł nadasz temu nagraniu, bo to, co tu się dzieje, to ja myślę, że trudno to pisać słowami. Naprawiamy Gwiezdne Wojny, Rise of Skywalker. Skoro mówimy o naszych życzeniach, to ja mam inne życzenie. Ja uważam, że Chewbacca powinien zginąć. W tym momencie, jak Rey rozwaliła ten statek. Bo po pierwsze, to by była w końcu jakaś stawka, a po drugie, no to... Kurczę, to by nadało dużo większej jakiejś takiej powagi temu, że... Chewbacca nic nie robi, wiecie, że to takie... C-3PO mógłby zginąć, mógłby wyciszyć mu na pamięć. Jakby to są te same wątki. Mocy, że w momencie... Bo Rey cały ten film jest wkurzona, tak? I to widać od tych początkowych scen i treningu. No i to, jak wiemy z tych wszystkich nauk, z wszystkich Gwiezdnych Wojen, no to ten gniew to... Strach prowadzi do gniewu, gniew prowadzi do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia. Do pizzy. Nie, czekaj. Do faszyzmu. Nie, co nas wyzwoli. Więc wiecie, ten moment, kiedy ten jej gniew spowodowałby właśnie to, że on przez nią zginął, no to kurczę, to by było coś, tak? I to by jeszcze nadało większej... Słuchaj, uważam, że to działało w tym filmie do momentu, kiedy się dowiedziesz, a nie, czy ona jest dobra, czy może ona jest zła. Kurczę, ta scena, nie dość, jak on umarł, to już widać, że coś jest nie tak, bo to nie tak, że szczególnie dużo czasu jest poświęcone temu, że on nie żyje, takie, że ktoś za nim płacze, nie tylko, o, Chewbacca nie żyje, o... Lećmy dalej. Nie, to właśnie to jest fajnie, że nie ma czasu, musimy uciekać, nie? I ona tak, o co? Ale gdyby nie, gdyby tak ale kinematograficznie, bo gdyby to przeżył. Było, gdyby oni przynajmniej uciekali w ciszy takiej, wiesz, jakiej tak. Ten, żeby muzyka była głośniej, a oni, wiesz, ten, że, nie wiesz, patrzą ona, w podłogę, wiesz, są takie sceny zrobione tak, że nie wiem, że masz stłumione dźwięki, że dostajesz wzruszającą muzykę, trochę slow-mo jakieś. Niech to pokażą tak, żebyśmy jako widzowie byli przekonani, że coś się stało, nie? A to jest tylko po to, żeby dostali dodatkowy wątek, że muszą gdzieś tam polecieć, żeby go odbić, to ona tam sobie nie Ale to wiecie, mogłoby się okazać, jeśli w ogóle cały połowa tego filmu to jest ganianie za jakimś tam artefaktem, za jakimś magafinem, mogłoby się okazać, że ten sztylet jest jednak niezbędny i mogliby po prostu lecieć po sztylet wtedy, a nie po Chewbaccę. Albo w ogóle mogliby zrobić tak. Nie, jakby statek eksplodował i tam faktycznie byłby Chewbacca, no to sztylet byłby przy jego trupie. Ale to wiecie, ten transporter mógłby wybuchnąć, a statek mógłby zostać, no można by to inaczej rozwiązać w każdym razie. Mogliby pokazać, że są dwa statki. Mogliby odebrać mu ten nóż i tyle, nie? No. Ale w ogóle mogliby zrobić tak, że myślą, że Chewbacca zginął.
Potem się okazuje, że nie, jednak nie zginął, lecimy go odbić. Okazuje się, że on tam już jest na tym... fotel do przesłuchań, taki martwy, taki w ogóle rozcięty na pół i flaki wszędzie. Nie, że ma dziurę i wtedy zaczynasz widzieć obcego w na tym. Albo jest zły teraz. I słuchaj, nie, się okazuje, że obcy to jest to samo uniwersum. Strony, chodzi słuchaj, to jest to samo uniwersum, że co obcy, się okazuje, że ma dziurę w klacie i zamykają ten statek faktycznie, żeby oni nie uciekli. Zamykają w pewnym momencie statek, nie jest taki ten. I nagle się okazuje, że obcy jest na tym statku. I masz jednocześnie First Order i masz jednocześnie tą grupę, więc oni walczą ze sobą, ale w pewnym momencie muszą połączyć siły, bo wybija wszystkich tych imperialnych ten alien, który się tam rozwija w ciele Czubaki, więc to jest alien taki, wiesz, wyjebany. Taki, włochaty. Ten, no nie włochaty może, bo to włochaty. Nie pasowało do designu, no, ale ma trzy języki, no. Ale jest taki wielki, jebitny i pasma i strzela z kuszy jeszcze i walczy z Imperium i na końcu zostaje tylko garść bohaterów z Imperium i garść bohaterów ten i nie wiesz tak naprawdę, czy oni w którym momencie się zdradzą, bo wiesz, że się zapewne zdradzą, ale na razie łączą siły, żeby walczyć z obcym na statku. Ja to widzę kompletnie. Oj, to się będzie nazywać obcy kontra... Rey. Jezu, nie dałeś, tak dobrze szło. To jest ciągle lepszy tytuł niż Atak Klonów, więc spoko. Znaczy, obcy kontra First Order, kontra pierwszy porządek. Będziemy zmierzać powoli do już do takich jakby podsumowań, co? Hełm Kylo, jebać ten wątek. O, jest ja, z dupy ja kompletnie. Ja dlaczego? Bo to jest taki prosty symbol jakby, że Kylo... Symbol czego? Ale nie, bo on nie nosi, nosi tego hełmu potem. No nie, on... Słuchaj. On go zakłada tylko jak się buja z kumplami, może dlatego, ja ci powiem, żeby... Ja ci powiem o co chodzi. Ja ci powiem o co chodzi. To jest proste. Słuchaj. To jest J.J. Abrams, on ma taki prosty język wizualny, że jak Kylo zmienia stronę, to wypierdala miecz, bo nie potrafi inaczej. Więc jak Kylo ci przez cały film ukrywa swoje intencje, to zakłada ten niebany hełm, który wchodzi cały czas. Wszystko i on go zdejmuje tylko w tym jak rozmawia z Rey, to go zawsze zdejmuje. Jak rozmawia z Rey, na początku nie, potem dopiero, jak próbują lepiej przekonać, to zdejmuje ten hełm i już go jakby jak z nią rozmawia, nie zakłada nigdy. Słuchaj, to jest tak proste, no come on. To, że on go spawa, znaczy, tak, jest bez sensu i to trochę wiesz, niszczy to scenę, tak, jak on go niszczył ten hełm. Powiem ci, jak ja to widzę, bo wydaje mi się, że masz rację na poziomie tego filmu, że on przynajmniej próbuje coś takiego zrobić. Jest scena. Ale mój problem polega na tym, że ten hełm był przez dwa filmy symbolem czegoś zupełnie innego. No to, dokładnie, on był symbolem jego pewnej dojrzałości, którą on porzuca pewnego... Nie, tylko, że już nie chce być jak dziadek. No, że nie chce, tak, on go rozwala w momencie, w którym ten... Tak. Po czym nagle staje symbolem czegoś innego, plus... Nie ma takiego wyraźnego momentu, w którym on, nie wiem, ściąga ten hełm, kiedy z powrotem wraca, że się go nie ma, po prostu potem, o, czasem go ma, czasem go nie ma, jakby jest taki, no ma, a jak się boi, z ziomami, nie, jest ten motyw, kiedy oni jeszcze ten to jest strasznie po tej rozmowie ze Snowkiem na początku Który go wyśmiał, tak? Tak, i on, to jest ten moment, kiedy on stwierdza, że jebać, robię swoje rzeczy i tak. To jest ten moment, kiedy pewnie mu się formuje w głowie plan, żeby zajebać Snowka. Więc wtedy niszczy ten hełm. Tak. I kiedy teraz zakłada hełm? No jak udaje, że znowu jest tym pionkiem dla Palpatina, no. To jest dokładnie jakby udaje, że jest dalej w tym samym momencie, w którym był. Jeżeli wątek pod tytułem, że Kylo zakłada hełm, bo udaje, że jest henchmanem Palpatina i chce przed nim ten, spoko, ale to według mnie nie zostało pokazane w filmie, że on to zakłada, znaczy, żeby udawać. Znaczy, że on z Palpatinem rozmawia bez hełmu. Rozmawia bez hełmu, a potem... mówię, no, bo, ten... no bo nie musi już przed Palpatinem. To jest tak, ten hełm przed jest... resztą, jakby przed całym Imperium. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym filmie się pojawia między tymi wszystkimi, wiecie, oficerami... Słuchaj, jeżeli to miało być coś takiego, że on przed kimś coś udaje ten hełm. Swoich ludzi bez hełmów, w poprzedniej części. On im pokazuje... Chodził wśród nich bez hełmu. Ale to nie jest istotne, czy chodził w poprzednim filmie. On im pokazuje tutaj, Imperium wróciło, wracamy na stare tory, budujemy armię i tak dalej. Wraca stary Kylo, którego znacie z pierwszego filmu. Słuchaj, żeby tak było, to jest pomysł, który ma sens. Tylko, że żeby tak było, no to ja bym chciał dostać coś, co mi to potwierdzi, a jedyne co dostaje to jest to, że hej, wszyscy się z niego zaczynają śmiać natychmiast. Moim zdaniem to nie działa. Zakłada hełm i Hux się z niego śmieje od razu, no, i jest chyba śmieszne, bo hełm zabija. The Last Jedi niszczy ten hełm, zabija Snowka, przejmuje tam dowodzenie i wszyscy już wiedzą, że on tu rządzi. Tak, i on tam rządzi cały czas. To po kiego minęłoby trochę czasu i włożył stwierdza go hełm, żeby co? Zwłaszcza, że ten hełm cały czas był taki okej, on go nosił ze względów lifestyle'owych, bo próbował być kimś innym, tak? I teraz go już nie nosi. I pomysł taki, że okej, on go założył dlatego, żeby nie wiem. Żeby właśnie, coś tam, że ten... No to niech nie powiedzą co. Leader, on niech powiedzą, co to robi. Zwłaszcza to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pierwsze to dostajemy potem, jak zakłada hełm. To jest żart z tego, że założył hełm, bo Hux się z niego śmiejuje. Więc tak, no ale właśnie on już powinien na tym etapie wiedzieć, że on jest głupi. Po trzecie... I że hełm jest głupi. Że hełm jest głupi. Po trzecie, to noszenie hełmu jest za mało konsekwentne w filmie. W sensie, ja, nie ma takiego momentu, że on, nie wiem, nosi ten film faktycznie przez cały film i na końcu, nie wiem, kurwa, znowu go ściąga na tym cokolwiek, nie wiem, on jest taki, no ma, założył hełm na kawałek filmu, potem go nie ma przez cały film.
Nie wiem, to jest dla mnie kompletnie... Dla mnie to jest sprzedawanie zabawek z hełmem. I bez hełmu. Tylko i wyłącznie, żeby... Z hełmem, bez hełmu. Nie, no, wszystko... On hełm straci się przypadkiem. Wszystko w Gwiezdnych Wojnach jest do sprzedania zabawek. Do sprzedawania więc zabawek, wątek więc... hełmu jest dla mnie, jest wątek hełmu jest dla mnie tak samo gorszy jeszcze i bardziej zbędny od... I psujący ten rozwój postaci, który był ten... To jest dla mnie. Ten hełm, ale który wcześniej... Żeby dać do zrozumienia, że wracamy... Właśnie, że nastąpił jakby, wiesz, regres postaci. Nie, ale to te, jakby nic innego za tym nie idzie, no, poza tym, że... No nie wiem, ja tutaj... To jest tak, bo to nie jest tak, że nastąpił ten regres postaci. No właśnie. Nie jest tak, że nastąpił, więc on nosi, żeby udawać przed widzami, że nastąpił regres postaci. Nie, no to jest wizualne, taki... jakby wizualny ten, taki wskazówka dla nas. To dla mnie zupełnie nie działa. Znaczy, nie. Tak, no, dla nas tak, ale dlaczego Kylo go zakłada? Przecież on wierzy już, że ten hełm jest głupi, nie? Więc nie ma żadnego powodu praktycznego, żeby go założyć. Nie udaje przed nikim tak naprawdę w gruncie rzeczy. Przestaje go nosić bardzo szybko. Nie jest to tak, że w jakimś momencie, czy ten... Dla mnie to jest kompletnie... To jest takie rozważenie na zasadzie, dlaczego miecz sobie wyrzucił. No bo to jest taki symbol, no. Co, miecz go definiuje? No to jest wbrew zupełnie, ej, no, wiesz, tematowi filmu. Z czerwonym ostrzem, no. No wiecie, że on go wyrzuca, odrzucił, no to nawet... Odrzucił zło, tak? No, no i to jest no, dla nas... To jest tanie, ale bardziej zgrabne. No, tak. To jest też tylko i wyłącznie dla nas widzów, że okej, okay, wyrzucił miecz, znaczy teraz już je mam ale drogę, chodzi tak? O to, że ta maska nie jest spójna z czymkolwiek, no. Miecz, no, po pierwsze miecz to był świetny. Prosty symbol, to znaczy, spoko, ale po pierwsze jest kwestia taka, że symbol jest źle używany. Miecz świetlny jest czymś więcej w Gwiezdnych Wojnach niż gadżetem, tak? Bo nawet to na końcu, że J. Ray zakopuje te miecze, że ma swój miecz. Miecz świetlny to jest coś, co, z czego stworzenie w Gwiezdnych Wojnach jest ustanowione jako wymagające supermocy i tak dalej. No, jest takim czymś. I ten, to, że on ma ten miecz, który jest taki rozjebany i taki chaotyczny i to, że nim wcześniej zabił Hana, to jest jakby pewien, ten miecz jest jakąś częścią jego. To nie jest tylko gadżet, który wyrzucił jako symbol. I to, że on go odrzuca, to jest jakby odrzucenie czegoś więcej niż tylko przedmiotu. Więc jakby no to tak, kupuje, to ma nie? Tylko a hełm nie jest. Symboliczne hełm nie jest, hełm, no. Absolutnie. Hełm nie, jakby nie jest... Inaczej, gdyby to było w tym filmie jakoś zarysowane cokolwiek, no, ale nie, no, ten film już był ustanowionym symbolem czegoś, jakiejś jego dojrzałości, jakiegoś takiego lifestyle'owego noszenia czarnego kasku, bo dziadek nosił, po czym nagle teraz ma być symbolem czegoś zupełnie innego i jako to coś po pierwsze według mnie nie działa, po drugie jest za mało zarysowane, żebym ja filmowi uwierzył, że to jest symbol czegoś, bo ja nie wiem, czy to jest symbol jego... może dlatego, że chcę być... Ja to odebrałem tak, że on chce z tymi kolegami się dogadać z powrotem, a oni noszą no hełmy, więc to jest... No wszyscy chodzą w wiadrach, to on też chce być i to jest jakby tyle, to był mój wniosek, jakby absolutnie nie widziałem tam takiego, że nie wiem, on przed kimś udaje albo cokolwiek takiego. No, więc hełmy nie. Więc hełm słaby, Łukasz... Nie wiesz co. Dobra. Ja myślę, że i tak poświęciliśmy więcej czasu niż biblioteka osób tak. Z temu hełmowi. Chyba tak. Znaczy, no dobra, ja w ogóle mówię, chciałem zmierzać do końca. Tak. Ja chciałbym podsumować, że dla mnie idealnym podsumowaniem, jak ja widzę ten film, jest wątek Palpatina i ja uwielbiam to, co się dzieje z Palpatinem na początku, uwielbiam to, co się dzieje z Palpatinem na końcu, z zupełnie innych powodów i niepowiązanych w żaden sposób ze sobą. Ja lubię na początku, jakby w tych pierwszych dwóch aktach Palpatina właśnie jako tą skorupę, która tam została z tą esencją ciemnej strony, którą on jest. Podoba mi się to, że on bardziej symbolizuje to kuszenie, to on bardziej symbolizuje tą ciemną stronę, która jest w tych bohaterach, nie? To jest fajne. I jakby wiemy, że on tam przypięty do tego gniazdka tam w ścianie, on za bardzo nie może nic sam zrobić, jedyne co on robi, no to tam kusi. Ma tych swoich wyznawców, którzy w mojej głowie są po prostu klonami Palpatina. I nieudanymi. Więc ja go widzę, wiesz, ja widzę go jako tą śmieszną pozostałość po starych czasach, marzącą o powrocie do dawnej świetności, która siedzi w tym... Tak się kurczowo trzyma tego ciała, bo to jest jedyne, czego się może trzymać. I tam otoczony jest tymi swoimi marnymi wersjami siebie i tak dalej. I to jest super. Ja bardzo lubię to. Tym bardziej, że moim zdaniem ten film nie potrzebuje nawet prawdziwego wylana, przynajmniej do pewnego momentu. No bo ja strasznie lubię to, że to właśnie ci bohaterowie są większym zagrożeniem dla siebie niż jakiś wylan. Tak, nie? To jak Rey mówi, że ona najbardziej boi się samej siebie, no, tak? A nie Palpatina, tak, Kylo Rena, czy kogokolwiek. Więc ten Palpatine jako ten kusiciel jest super. Natomiast nagle w finale dostaje supermoce i staje się po prostu starym, dobrym Palpatinem, który napierdala tymi piorunami. I jest to oczywiście zajebisty, bo to jest Ian McDiarmid, który jest mega po prostu. To była czysta przyjemność po prostu patrzenie na niego, jak się cieszy i super, teraz napierdalam ptaszki. No. I to jest, ma świetny design w ogóle, ma tą nową czerwoną szatę, która jest zajebista. I wiesz, mega przyjemność mi sprawiało patrzenie po prostu na to, co on odpierdala na ekranie, jak napierdala tymi piorunami w Rey i tak dalej. Tylko, że to mi się, wiesz, dla mnie to się nie spina zupełnie z tym, kim ta postać była wcześniej w tym filmie. Samo to wyjaśnienie, skąd on się wziął. W tej pierwszej mojej interpretacji, jakby to, że on się pojawiał po prostu tak jest, jakby no pasuje, ma to, jakby no, nie ma znaczenia, skąd on się wziął, bo ważne jest to, że on jest symbolem czegoś, nie? Nigdy nie odszedł. No był. Tak jak ciemna strona zawsze była w tobie, we mnie. Skąd się wziął? Pytasz, skąd się wziął w sensie fizycznym, czy skąd się nie, wziął po prostu, po prostu, że jest, no. Jakby, to nie jest istotne, skąd się wziął po prostu jako fabularnie, nie?
Że nie trzeba tłumaczyć, że on był, bo tutaj przetrwał w szybie. Bo jak przetrwał, kiedyś zrobił o tym książkę na pewno, komiks jakiś, o tym jak się wyczołguje. No bo jeśli jego rola jest taka, leci przez galaktykę, tak wiesz, takie zwłoki i tak się trzyma tego i tak leci. I ma przygody, różne, wiesz, taki ten tak leci i wiesz, jak surfer taki, nie? Ma przygody różne, spotyka różnych ludzi po drodze gdzieś. Szczególnie, że wiadomo, no w kanonie wiadomo, że można przeżyć, jakby Maul przeżył i nikomu to nie przeszkadza, więc czemu Palpatine miał mnie przeżyć, który jest... Taki Sandman z Palpatine lecący przez kosmos i pomagającym ludziom. Więc super, to dla mnie wszystko jest okej, nie? Natomiast no później jak jest ten Palpatine, który dysponuje tymi niesamowitymi mocami nagle, i myślę sobie, kurde, to w ogóle nie pasuje do tego. Teraz ja bym mimo wszystko chciał wiedzieć w sumie, wiesz, na ile on jest potężny, co on potrafi, czy mam się go bać, czy mam się... Siedem filmów dostałeś o tym człowieku. Dlaczego miał syna i z kim? Tak, co pochodziło z tym? Skąd ci synowi i tak dalej? Wiesz, póki on nie był postacią taką per se, no to wszystko działało, ale on się nagle stał... postacią z krwi i kości, takim antagonistą, typowym bossem, wiesz. I myślę sobie, kurde, to nie działa zupełnie. Ale patrzę, jak to mi dawało radochę i sobie myślę, kurde, cały ten film dla mnie jest taki, nie? Do pewnego momentu mi się to fajnie oglądało. Miałem w dupie, że tam ganiają za tym gorącym ziemniakiem przez cały film i to na łeb na szyję, bo mnie bardziej interesowało, co się dzieje z Rey, nożem dzieje do krainy ziemniaka. co się dzieje z bohaterami. A finał, no to tak siedzę i mówię, kurde, fajne rzeczy się dzieją, super, wiesz, fajnie to wygląda, ale emocjonalnie mnie to już w ogóle nie ruszało, właśnie, nie? Dzieją się rzeczy po prostu na ekranie. Emocjonalnie był fajny ten wątek, no Kylo i Rey, a nie działał właśnie Kylo ten wątek. I wiesz, i dokładnie z tym Palpatine, no siedzę, fajnie wygląda, super się bawię, oglądając go na ekranie, ale nie, żeby mnie to już ruszało na tym etapie, więc to jest moje generalnie podsumowanie całego filmu i mojego stosunku do niego, przynajmniej na razie. Ja trochę podsumowałem na starcie, nie? Że jak patrzę w porównaniu do The Last Jedi, to The Last Jedi co chwila mogę mówić, ej, wątek Luke'a na wyspie, super, tam wątek tego połączenia, ta walka w czerwonym pokoju, wiem, że zmontowana tak są momentami, tam jest ten, w ogóle ale wszyscy ludzie, wygląda. Którzy mówią, że bo tam sztylet znika, a kaskader się tam myli i Rey się tam myli. W tej walce czerwonej jest dużo jest wygląda pięknie, ale tam jest dużo takich ludzi, którzy stoją w tle i czekają, ale spokojnie, jest piękna. Zabicie Snowka, wszystkie te rzeczy ekstra, ale to jest film, który mnie zostawił z takim... Nie poczułem, że przeżyłem tą przygodę w świecie Gwiezdnych Wojen. Poczułem, że to zobaczyłem dobry film i dlatego się super jarałem Knives Out i jest świetny, bo tam jest autorski, ale nie poczułem, że to są moje Gwiezdne Wojny. Teraz mam tak, że to jest film, w którym mogę co chwilę mówić, ej, to głupie, tu hełm, tutaj Finn, tutaj coś tam, tu bym zmienił, tam bym zmienił, ale nie zmienia to faktu, że wyszedłem z kina z takim poczuciem, że to były moje Gwiezdne Wojny i przeżyłem przygodę w świecie Gwiezdnych Wojen, więc nie jestem w stanie go trochę tak oceniać jako film, bo po prostu wyszedłem z takim... Ekstra, super, Gwiezdne Wojny. Bawiłem się, ostatni raz się bawiłem jakby w tej dużej sadze i dla mnie to było fajne zakończenie. Jakby poczułem, że poczułem, że to jest koniec. I trochę nie jestem w stanie tego filmu oceniać, tak wiesz, widzę w nim błędy w strukturze, czy takie filmowe typowo, więc wiem, że nie jest doskonały, ale nie jestem w stanie tego objąć jako całość, bo tam za dużo jest dla mnie emocji moich i to mnie nie przeszkadza zupełnie, bo to są moje Gwiezdne Wojny i ja się cieszę, ja poszedłem tam dla moich emocji z Gwiezdnymi Wojnami. I ten film mi dostarczył te emocje i ja się dobrze bawiłem, więc... No właśnie ja w The Last Jedi mam dużo więcej tych swoich emocji, tych swoich Gwiezdnych Wojen. Tam scena otwierająca jest fantastyczna, jak robią atak tymi bombowcami. Później te wszystkie sceny, jak oni tam uciekają. Ta scena, jak wiesz, statek Holdo tam się wysadza i tak dalej. To były dla mnie tak emocjonalne sceny, że nawet przy którymś razie robiły wrażenie i gdzieś tam siadały mi na emocjach. W tym nowej części brakuje emocji. Brakuje ich we wszystkim, co nie jest wątkiem Kylo i Rey. Ale że ten wątek z kolei jest dla mnie no niesamowicie ważny i w ogóle nie wiem, jak to się stało, bo no nie ukrywam, że już tak na stare lata rzadko mam aż tak emocjonalne przywiązanie do postaci. Jasne, właśnie to jest trochę coś tak, jak kiedyś oglądałam tę starą trylogię, gdzie właśnie ta trójka naszych głównych bohaterów, to wow, to ja przeżywałam po prostu absolutnie wszystko. Anakin, Obi-Wan i... Luke, Leia, nie, no to były, wiecie, to były postacie, których ja losy autentycznie mogłam przeżywać i tutaj w tej ostatniej tej trylogii też tak było, już od właśnie Force Awakens, gdzie już tam to co się działo z Rey, to co się działo z Kylo, to co się działo też z Poe i Finnem, to gdzieś tak jakoś głęboko weszło do mojego serduszka, że ta ostatnia część, no nie powiem, w wątku Kylo poza ostatnią sceną dostarczyła mi absolutnie wszystkiego, więc ja bym chciała dostać wersję Rise of Skywalker, która składa się wyłącznie z wątku Kylo i Rey i jeszcze dobrze się kończy. Słuchaj, ja mam totalnie ten obrazek, który przygotowałem przed tą rozmową i pasuje teraz do naszej rozmowy. Czekaj, ja to spróbuję znaleźć. Nie wiem, czy będzie to widać, jak pokażę do kamery? Uważasz, że ten? Możesz spróbować. Dobra, to opowiadaj dalej. Prześlesz i zmontuję. Tak. Więc zmierzam do tego, że no ten ostatnia część tej nowej trylogii to są najmniej moje Gwiezdne Wojny z tej trylogii.
że no, no są niestety dużo niżej niż The Last Jedi, niż Force Awakens w mojej tej, wiecie, w moim emocjonalnym odbiorze. Ale jednocześnie no, jestem cały czas niesamowicie wdzięczna temu filmowi, że dostaliśmy ten wątek Kylo, że dostaliśmy domknięcie tej ich relacji, tego ich przechodzenia, zmieniania tych stron, które no właśnie po The Last Jedi ja miałam straszny niedosyt, a tutaj wreszcie wiem, do czego to prowadziło i fajnie, i no, niesamowicie doceniam ten wątek. No tylko kurczę, dalej jestem obrażona. I to jest moje podsumowanie. Mam nadzieję, że jak pójdziemy na ten film jeszcze raz, czego kiedyś tam jeszcze potem może zobaczę jeszcze kolejny raz, już w domu, może przestanę być obrażona? Na razie jestem obrażona. Ty wiesz, że jakby to Lucas zreżyserował, to Rey by na końcu wstała i pozrobiła no nad zwłokami Kylo i by tak kamera się oddalała. No i tak by się jeszcze wyszło. Uważa się, że Kylo od momentu jego przemiany nic nie mówi? Może mu głupio trochę. No nic nie mówi. Może mu głupio, bo zabił ojca. Nie mówi ani jednego słowa i jestem ciekaw. Ale bo, pięknie patrzy. Jezu, jakby, Adam Driver to jest takie złoto. Jakby, to by już było jako podsumowanie. Ludzkość nie zasługujemy na niego. Już to jest podsumowanie. Ciekawe, że jakby nie trzeba w ogóle, nie potrzebuje słów, nie? A jakby Lucas to reżyserował i pisał, no to byś miała Rey. Kocham cię tak bardzo. Była Kylo, ale... nie, ja kocham cię bardziej, słuchaj. Byłby dialog, byłaby długa rozmowa z ojcem, no, matką. Nie byłoby Ben, byłoby... Lucas by odtworzył cyfrowo głos Carrie Fisher i byłoby Ben, słuchaj, jest sprawa, musimy porozmawiać. I byłaby taka długa przepowiednia. Lecieliby gungani tam gdzieś u góry. Wszystko w CGI by Leia zrobił. Mm-hmm. Była Leia w CGI w tym filmie, ta młoda Leia. Była młoda. Która wyglądała dziwnie. Rey, jesteś piękna, to dlatego, że cię kocham. Nie, to dlatego, że ja kocham ciebie. Nie psuj mi tego! Nie psuj mi tego, to jest najpiękniejszy wątek. Dzisiaj mieliśmy wydać Gwiezdne Wojny. Właśnie, Padme. Zastanawiałem się, kto jest... Tak, kto jest, właśnie to. Kto jest tą trzecią osobą w tym, wiecie, w tej trójce z prequeli. No to jest Obi-Wan, Anakin i Padme. Okej, okay, dobra, doszedłem do tego. Myślałem o tym cały czas, kurczę. Tak mówię, kto to jeszcze był, nie? Qui-Gon, moja ulubiona postać. Qui-Gon. Ulubiony Jedi, to jest Qui-Gon. Liam Neeson, wszystko mówię przez płot, 7 dzień. Słuchajcie, kończymy. Idziemy oglądać Zemstę Sithów. Właśnie, mam oglądać Zemstę Sithów dzisiaj w tej wersji zdubbingowanej i śmiesznej. Z chińskim dubbingiem. Jaki ona ma tytuł w tej Star tej War The Third Gathers Backstroke of the West. Jest na YouTubie, polecam. To jest, ludzie zrobili, jak znacie to takie chińskie tłumaczenie. Są to takie chińskie, tak, dobra rzecz, bo oryginał nie, to Lukas tam przyzwie. Są to takie chińskie tłumaczenia Gwiezdnych Wojen, w sensie angielski na chiński z powrotem na angielski, które są bez sensu zupełnie. I ktoś zrobił z tego dubbing do filmu. Jest to na YouTubie, polecam, obejrzyjcie z nami. W sensie nie tak dosłownie, ale obejrzyjcie sobie. Nie przyjeżdżajcie do nas do domu. Myślcie o nas oglądając. Dobra, to żegnamy się. Dzięki wielkie, słuchajcie, za uwagę. Oczywiście piszcie komentarze i w ogóle możecie zajrzeć na kanał Pawła, gdzie jest zapis live'a, ale tak, o Star Warsie. Tak. I... Mam tam live'a o Gwiezdnych Wojnach. Mówiłem no. To samo dokładnie, więc nie wchodzajcie. No, nie, no po co nie wchodzicie. Ale mam analizę Wiedźmina, gdzie mówię nie inne rzeczy niż o Gwiezdnych Wojnach. No i oczywiście, jeśli nie oglądaliście, no to zajrzyjcie do naszego poprzedniego omówienia i w ogóle tych wszystkich Star Warsowo. Ale to nasze omówienie lepsze niż to wasze pierwsze. Lepsze, no dużo lepsze. Okay. Dużo lepsze, dużo więcej pozytywnych rzeczy. No i jeszcze do mnie, ja też mam na kanale rzeczy o Gwiezdnych Wojnach, więc zapraszam. Zapraszam. Na którym? Będzie fajnie. Na obu. No dobrze. Na wszystkich trzech. Fajnie. Idziemy. Żegnajcie.